Czwarta, ostatnia runda indywidualnych mistrzostw Europy w klasyfikacji generalnej. Ścisk niczym w warszawskim metrze w porannym szczycie komunikacyjnym. Do oglądania tych zawodów zaprasza Jakub Pieczatowski, ale nie sam będę przybliżał Państwu tajniki ostatniej rundy indywidualnych mistrzostw Europy, ale wspólnie z osobą, która ten obiekt w Rybniku, bowiem tu jesteśmy, zna doskonale. A wita się z Państwem także Piotr Żyto, witam serdecznie. Trener, menadżer miejscowego Rowu Rybnik, Beniaminka PGE Ekstraligi, drużyny, która utrzymała się właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej. No było 10, 9. Miasto z ikrą, jak brzmi hasło przewodnie Rybnika. No i mamy ogromną nadzieję, że tej ikry nie zabraknie także podczas ostatniej, czwartej rundy indywidualnych mistrzostw Europy. Niesamowicie zacięta rywalizacja o to, by być najlepszym zawodnikiem Starego Kontynentu. Dość powiedzieć, że prowadzący w klasyfikacji generalnej Antonio Lindbeck ma zaledwie 2 punkty przewagi nad Grigoriem Łagutą, Rosjaninem, który ten obiekt także zna doskonale, wszak w tym sezonie reprezentował barwy Rowu. Dość powiedzieć także, że Łaguta opuścił ze względu na kontuzję pierwszą rundę w Kistrow, a mimo to dzięki fantastycznej podstawie podczas zawodów w Daugavpils i Toliatni postrafił nadrobić dystans do prowadzącego Antonio Lindbecka. 27 punktów, czyli tyle samo, ile Grigori Łaguta ma trzeci w klasyfikacji łącznej, Wacław Milik, ale to nie wszyscy zawodnicy, którzy bić się będą o czołowe lokaty, nie tylko w tych zawodach, ale także w klasyfikacji łącznej indywidualnych mistrzostw Europy, ale prezentację rozpoczynamy od zawodników rezerwowych, a będą to Dominik Kubera, który na co dzień reprezentuje barwy Unii Leszno, no i zawodnik miejscowego Rowu, czyli Robert Chmiel. To są zawodnicy tak zwanej rezerwy toru w przypadku niezdolności do dalszej jazdy któregokolwiek z zawodników, czy też w przypadku dotknięcia przez któregoś z żużlowców taśmy startowej. Wówczas zawodnik z rezerwy toru będzie miał swoją szansę, będzie mógł pokazać się rybnickiej publiczności, która mimo tego, iż te zawody rozpoczynają się z godzinnym opóźnieniem, bardzo licznie wypełniła trybuny stadionu. Dzika karta na dzisiejsze zawody to ulubieniec miejscowej publiczności, wychowanek rybnickiego Rowu, czyli Kacper Woryna. Wiadomo o tym doskonale, że to wnuk pierwszego polskiego medalisty indywidualnych mistrzostw świata. Antoni Woryna, bo o nim mowa, w Göteborgu w 1996 roku wywalczył brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata. Nicolas Covatti zastępuje w tych zawodach kontuzjowanego Hansa Andersena. Przykra kontuzja, złamane kości śródręcza. No i Hans Andersen wykluczony z rywalizacji nie tylko w tych zawodach, ale także i z playoffów Ligi Angielskiej. Także w barwach Orła Łódź w najbliższych spotkaniach nie wystąpi. Dalej w kolejności Peter Ljung, który najsłabszym jest zawodnikiem z tej klasyfikacji stałych uczestników indywidualnych mistrzostw Europy 2016. Jonas Kylmakorpi, podobnie jak Grigori Łaguta, opuścił pierwszą rundę w Gistrow, też kontuzja reprezentantowi Szwecji przeszkodziła w tym, by rywalizować o punkty indywidualnych mistrzostw Europy. Świetnie spisał się na swoim domowym, jeśli chodzi o rozgrywki NICE Polskiej Ligi Żużlowej, w zawodach w Daugavpils. Tam wywalczył 14 punktów. Gorzej już było w Toliatni, gdzie tylko o 5 punktów wzbogacił swój dorobek startowy. Janusz Kołodziej, 9 punktów w Gistrow, 4 w Daugavpils, 6 w Toliatni, w sumie 19. Janusz Kołodziej ocierał się o podium indywidualnych mistrzostw Europy w poprzednich sezonach. Kończył zmagania na 5., na 4. pozycji. Wywalczał sobie prawo startu w indywidualnych mistrzostwach Europy na kolejny sezon. W tym roku, w roku 2016, może być o to 3-krotnemu indywidualnemu mistrzowi Polski bardzo, bardzo ciężko. Następnym w kolejności jest Anders Thomsen. Na jego koncie 20 punktów. O punkt więcej zgromadził Andrzej Lebiediew, Emil Sajfudinow. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanin ustąpił
ustąpi miejsca na najwyższym stopniu podium pozostałym zawodnikom. A kto wdrapie się na szczyt podium, przekonamy się po zawodach w Rybniku. Emil Sajfudinow w 2014 roku wywalczył tytuł indywidualnego mistrza Europy. Obronił to trofeum rok później, czyli w 2015 roku, no ale w 2016 ze względu na różnego rodzaju perypetie już tak skuteczny, jak w poprzednich sezonach, nie jest. Na koncie Emila Sajfudinowa 23 punkty. Dokładnie tyle samo, co jego kolegi z ekipy Unii Leszno, oglądanego na naszych ekranach Nickiego Pedersena. Nicky Pedersen to także utytułowany zawodnik, jeśli chodzi o SEK. W roku 2013 i 2015 wywalczył srebrne medale, zaś dwa lata temu, czyli w 2014, stał na najniższym stopniu podium. Wacław Martin Waculik, na jego koncie 24 punkty. Tyle samo mają dwaj pozostali zawodnicy, tych, których za chwileczkę ujrzymy, czyli Krzysztof Kasprzak, no i nieobecny dzisiaj Hans Andersen. Wiadomo, że Duńczyk swojego dorobku nie poprawi. Martin Waculik, którego widzimy na ekranach, to pierwszy historyczny indywidualny mistrz Europy. Mowa o tym nowym cyklu zreformowanym, kiedy to firma One Sport przejęła prawa do organizacji i pokazywania tych zawodów. Postanowiła nadać należyty splendor rywalizacji o indywidualne mistrzostwo Europy. No i w roku 2013 właśnie Martin Waculik wywalczył ten pierwszy historyczny tytuł. Krzysztof Kasprzak to jedyny Polak, który wygrał którąkolwiek z rund indywidualnych mistrzostw Europy. Działo się to w roku 2013. Wówczas, startując z dziką kartą, wygrał rywalizację w chorwackim Goričan. Kolejny w klasyfikacji to Hans Andersen. On, podobnie jak Kasprzak i Waculik, ma 24 punkty, no ale dziś Duńczyka w Rybniku nie ma. Na miejscu piątym Przemysław Pawlicki, najwyżej sklasyfikowany z reprezentantów Polski. Na jego koncie 26 punktów. Dokładnie tyle samo, ile w dorobku Leona Madsena. Pawlicki 9 punktów w Gistrow, 9 w Daugavpils, 8 w Toliatti. W sumie 26. Tyle samo ma Leon Madsen. On zaczął rywalizację w indywidualnych mistrzostwach Europy 2016 od 7 punktów w Gistrow. Punkt więcej zgromadził w Daugavpils. No i najlepiej poszło mu w Toliatti, gdzie swój dorobek wzbogacił aż o 11 punktów. Trzeci w klasyfikacji generalnej Wacław Milik zna ten tor w Rybniku. Kilka lat temu reprezentował barwy Rowu, ale pamiętajmy, że przed rokiem 2016 ten obiekt został przebudowany, więc na pewno kilka twarzy rozpoznawać będzie na trybunach. Natomiast czy wszystkie ścieżki rozpozna na tym przebudowanym rybnickim obiekcie? O tym przekonamy się w trakcie zawodów. No i za chwileczkę szał radości miejscowej publiczności, bo kibice rybnicy witać będą wicelidera klasyfikacji generalnej Grigoria Łagutę, zawodnika, który doskonale w meczach Rowu Rybnik w PGE Ekstralidze w tym sezonie się spisywał. Mistrz tego obiektu, znający doskonale wszystkie ścieżki, ale czy dzisiaj mu tak dobrze będzie się jeździło, o tym przekonamy się w trakcie rywalizacji, bowiem ten tor bardzo twardy, bardzo ubity. No wiadomo, że Grigori Łaguta lubi, gdy jest, jak to mówią żużlowcy, pod koło, czyli gdy można napędzać się po zewnętrznej. No i wreszcie ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, a wręcz najważniejszy, czyli Antonio Lindbeck, lider klasyfikacji generalnej. Zaczął niemrawo od 8 punktów w Gistrow, 7 zdobył w Daugavpils, no ale kapitalnie spisał się w Toliatti, gdzie wywalczył 14 punktów. Wprawdzie rundy w Rosji nie wygrał, tam na najwyższym stopniu podium stał Grigori Łaguta, no ale suma summarum to on jest najlepszy, ma 29 punktów, 2 więcej od Grigoria Łaguty i Wacława Milika, ale jak już to wcześniej podkreślaliśmy, ścisk w czołówce i chętnych do medali w roku 2016 w indywidualnych mistrzostwach Europy jest bardzo, bardzo dużo. Piotrze, czego możemy oczekiwać po tych zawodach? Na pewno rywalizacji od początku do końca stojącej na najwyższym poziomie. Tak przynajmniej ja zakładam i tego bym sobie i tobie życzył. Na pewno tak będzie, bo klasyfikacja, no, ten rok po prostu jest takim rokiem, że no, nawet zawodnik z 8 pozycji, Martin Waculik, ma tylko straty 5 punktów i może to odrobić, bo to różnie w zawodach się toczy. A tor jest przygotowany
Powiem tak, bardzo dobrze, bo poprzednio mieliśmy też mecz. Dzisiaj też opady deszczu uprzykrzały nam trochę życie, ale tor był przygotowany na sucho, na twardo. Dzisiaj teraz z tego co widziałem jeździły troszeczkę ciężkie samochody, no i ten tor będzie lekko przyczepniejszy, bo widać, że będzie niosła wewnętrzna. Zobaczymy, pierwsze biegi na pewno krawężnik tylko. I mam nadzieję, że będą zawody tak fajne, jak były i z Lesznem, i z Gorzowem, i z Wrocławiem. Myślę, że to będzie uczta dla kibiców. Skoro w pierwszych wyścigach preferowaną będzie wewnętrzna część toru, to oczywiście uprzywilejowani będą ci zawodnicy, którzy w kasku czerwonym ruszać będą do boju. No i dobra informacja jest taka, że w tym pierwszym wyścigu z pierwszego pola ruszy Krzysztof Kasprzak, ale nim w Rybniku zaryczą motocykle, nim ujrzymy pierwszą czwórkę pod taśmą startową, a będą to Krzysztof Kasprzak, Martin Waculik, Emil Sajfudinow i Przemysław Pawlicki. Przypomnijmy sobie to wszystko, co wydarzyło się w sierpniu w Toliatti podczas trzeciej rundy indywidualnych Mistrzostw Europy. A to wszystko w pięknym materiale przygotowanym przez Adriana Łowka-Itisa i Bartka Janusa. Troszkę w tym sezonie indywidualne Mistrzostwa Europy ze skrajności w skrajność. Rozpoczęliśmy od deszczowych zawodów w Gistrow, potem było też wilgotno w Daugavpils, no a z kolei w Toliatti upał blisko 40-stopniowy. No i dzisiaj w Rybniku od samiuteńkiego rana padało, no ale organizatorzy byli na to przygotowani, stanęli na wysokości zadania. Świetnie przygotowana nawierzchnia toru. Wprawdzie ten turniej rozpoczyna się z godzinnym opóźnieniem, no ale nieodwołany został. Kibice licznie przybyli na trybuny. No i można ekscytować się rywalizacją w ostatniej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy 2016, a my ciągle oglądamy to, co działo się 20 sierpnia na torze w Toliatti. Tam na najwyższym stopniu podium ku uciesze rosyjskiej publiczności stanął Grigori Łaguta. Jak sam Rosjanin mówił, gdy wskoczył na najwyższy stopień podium, gdy odegrano narodowy hymn Rosji, aż mu się łezka w oku zakręciła, no ale nic dziwnego. Zawsze przyjemnie się wygrywa przed własną publicznością na swoim domowym torze. Wprawdzie Grigori Łaguta na co dzień nie reprezentuje drużyny Toliatti, no ale wiadomo, że ta runda w Rosji to była domową dla Grigoria Łaguty. Tak wygląda klasyfikacja generalna indywidualnych mistrzostw Europy, czyli SEC 2016. No i ten ścisk, o którym mówiliśmy, to wszystko należy brać pod uwagę, jeśli chodzi o zdobycze poszczególnych zawodników. No i to wszystko pozwala mieć nadzieję graniczące nawet z pewnością, że ta rywalizacja będzie stała na najwyższym z możliwych poziomów. 378,6, czyli 60 cm. Taka jest długość toru w Rybniku. Jego rekordzistą jest Kacper Woryna, który... No mi się wydaje, że raczej Grisza Łaguta, bo to jest błąd. Grisza Łaguta zrobił ten rekord toru i to on jest rekordzistą toru, także... No to mamy jakaś lekka pomyłka. Pierwszą weryfikację. Natomiast oglądamy już zawodników, którzy pojadą w pierwszym wyścigu. Tata Zenon Kasprzak jeszcze dodał otuchy swojemu synowi Krzysztofowi. Numer 507 na plastronie reprezentanta Polski. On wyruszy do rywalizacji o pierwsze punkty w tych zawodach z pierwszego pola startowego. Po swojej prawej ręce mieć będzie Martina Waculika. Pole trzecie Emil Sajfudinow. Pole czwarte Przemysław Pawlicki. Wszyscy ci zawodnicy oczywiście z szansami nie tylko na końcowy triumf w tych zawodach, ale także i na medale Mistrzostw Europy w roku 2016. Pierwszy wyścig, no i już tak mocna obsada. Jeszcze trwają ostatnie przygotowania, jeszcze trwają ostatnie poprawki przy sprzęcie Przemysława Pawlickiego, ale już jego mechanicy zniknęli w parku maszyn, no i nic nie stoi na przeszkodzie, by reprezentant Polski wypróbował
złapał ustawienie sprzęgła w swoim motocyklu. No i za chwileczkę wszyscy czterej znieruchomieją pod taśmą startową i sędzia Christer Gardel ze Szwecji da znak do tego, by wyruszyli do wyścigu pierwszego. Krzysztof Kasprzak w jego dorobku 24 punkty. Martin Waculik również tyle samo. Emil Sajfudinow punkt mniej, czyli 23. No i ten, który jest najwyżej w klasyfikacji łącznej spośród czterech zawodników, których ujrzymy w pierwszym wyścigu, czyli Przemysław Pawlicki. 26 punktów na jego koncie. Już liczba zdobytych punktów przez tych czterech jeźdźców świadczy o tym, że można w tym pierwszym wyścigu spodziewać się ciekawych emocji, no ale to, o czym Piotr Żyto wspominał w początkowej fazie zawodów, z pewnością preferowany będzie pierwszy tor, no i jazda przy krawężniku. Kasprzak, Waculik, Sajfudinow, Pawlicki, bardzo dobrze Martin Waculik, ale lepiej pierwszy w pierwszym łuku Krzysztof Kasprzak. Waculik wypchnięty na moment na zewnętrzną, spadł na ostatnią pozycję, no i wywraca się reprezentant Słowacji, czy podniesie się o własnych siłach torów. Na razie nie ma konieczności, by przerywać ten wyścig. W trójkę jadą, tylko Waculik schodzi z toru o własnych siłach. Ściągnął także swój motocykl, tymczasem prowadzi Krzysztof Kasprzak. Blisko w kontakcie jedzie Emil Sajfudinow. Ta dwójka ma sporą, kilkunastu, kilkudziesięciu nawet metrową przewagę nad jadącym na trzeciej pozycji Przemysławem Pawlickim. Martin Waculik już na murawie stadionu ogląda to, co się dzieje bez jego udziału. Natomiast ostatnie okrążenie rozpoczął Krzysztof Kasprzak. Pilnuje wewnętrznej części toru, w ślad za nim podąża Emil Sajfudinow. Ta dwójka niezmiennie ma bardzo dużą przewagę nad jadącym na trzeciej pozycji Przemysławem Pawlickim. Kasprzak cały czas konsekwentnie przy krawężniku. No i to była oczywiście oprócz dobrego startu i rozegrania pierwszego łuku recepta na to, by dowieść 3 punkty do mety. Upadek Martina Waculika, 1 punkt dla Przemysława Pawlickiego, 2 dla Emila Sajfudinowa, 3 dla Krzysztofa Kasprzaka. Oczywiście te punkty wliczane są do klasyfikacji generalnej. Tak więc Krzysztof Kasprzak już nie ma 24, a 27 punktów. Jest więc na tej samej pozycji co Grigori Łaguta i Wacław Milik. Tylko pamiętajmy, że Kasprzak już pierwszy wyścig odjechał w zawodach w Rybniku, natomiast pozostali dwaj jeszcze nie. Tutaj widzieliśmy, tak jak powiedziałem, start z pierwszego toru. Krzysztof przypilnował krawężnika, cały czas jechał po krawężniku, no i Emil nie był w stanie nic jemu zrobić. Martin wszedł łuk, no i twardsza nawierzchnia, obróciło uślizg, także wydaje mi się, że troszkę za mocny motocykl w tym momencie, a pozostali zawodnicy, no, nie było walki, bo wiadomo, start decydował. Myślę, że w kolejnych wyścigach, jak się ta nawierzchnia odsypie, będzie więcej ścieżek do ścigania. Wprawdzie nie widać na razie zadowolenia na twarzy Krzysztofa Kasprzaka, ale na pewno cieszy się, że ta inauguracja zawodów w Rybniku poszła po jego myśli. Wykorzystał dobrodziejstwo pierwszego pola startowego. Po dobrym wyjściu spod taśmy objął prowadzenie, którego nie oddał do mety. Zobaczymy, czy wyczyn swojego rywala skopiuje Antonio Lindbeck, który w drugim wyścigu pojedzie w kasku czerwonym, czyli jemu przypadnie pierwsze pole startowe. Z drugiego pojedzie Andrzej Lebiediew, z trzeciego Nicolas Kowati, który zastępuje kontuzjowanego, nieobecnego w Rybniku Hansa Andersena. No i z pola czwartego Niki Pedersen. Próbował w tym pierwszym wyścigu jadący z podpłotu, czyli w kasku żółtym, Przemysław Pawlicki, napędzać się po zewnętrznej, no ale jeszcze nie w tej fazie zawodów, jeszcze nie można znaleźć prędkości na środku toru, czy gdzieś tam pod bandą. No ale gdy wygra się start z czwartego pola startowego i szybko zjedzie do krawężnika, założy się na pozostałych zawodnikach, wtedy można realnie myśleć o tym, by do mety dowieść 3 punkty. Antonio Lindbeck jeszcze nie podjechał pod taśmę startową. Zwleka z tym manewrem także
Niki Pedersen, dwaj pozostali, czyli Andrzej Lebiedyw i Nikolas Kowat, już znieruchomieli pod taśmą. Wszystko gotowe do startu do wyścigu drugiego. Lindbeck, Lebiedyw, Kowat i Pedersen. Bardzo dobrze Niki Pedersen. Czy on zdoła założyć się na rywali? Tak jest, Niki Pedersen fantastycznie wyskoczył jak z procy spod taśmy startowej. To, o czym mówiłem, założył się na pozostałych rywali w pierwszym łuku. No i teraz mknie do mety po pewne 3 punkty. Antonio Lindbeck walczący z Andrzejem Lebiediewem o drugą pozycję. Na razie górą w tej walce reprezentant Szwecji, lider klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw Europy, odskoczył Lebiediewowi. No i mam wrażenie, że zaczyna zbliżać się do Nikiego Pedersena, ale Duńczyk nie popełnia błędów. Trzyma się tak jak w pierwszym wyścigu Krzysztof Kaczak. Bardzo kurczowo krawężnika pilnuje tak zwanej małej. No i dzięki temu odskoczył teraz Lindbeckowi, który poszerzył tor jazdy. No i przez to stracił kilka metrów do liderującego Nikiego Pedersena. Nie liczy się w walce o punkty Nikolas Kowati. Andrzej Lebiediew raczej krzywdy już Antonio Lindbeckowi nie zrobi. Ostatnia prosta drugiego wyścigu. Niki Pedersen zwycięża. Drugi przyjeżdża do mety Antonio Lindbeck, trzeci Andrzej Lebiediew, bez punktów Nikolas. No i pomknął po zwycięstwo do mety, także dalej jeszcze nie mamy ścigania. Mam nadzieję, że za chwilę się ono rozpocznie i będzie więcej mijanek na torze i to, co kibice lubią najbardziej właśnie tych pojedynków. Tu mamy powtórkę startu. Popatrzmy, no Niki zdecydowanie wygrał start, z czwartego toru dojechał, założył zawodników. Antonio też pomimo przegranego startu wypchnął Lebiediewa. Mamy tutaj walkę. Antonio pojechał szerzej, Lebiediew szerzej. Antonio próbował dalej jechać tą ścieżką przy krawężniku i udało mu się wyjść, bo naprawdę ona w tej chwili lepiej niesie niż zewnętrzna, także nie ma tu dzisiaj Rune Holdy, który jest fachowcem od jazdy po zewnętrznej i od pierwszego biegu już potrafi, tak ma spasowany motocykl tutaj w Rybniku, że potrafi atakować już od pierwszego wyścigu, nawet po tej takiej sypkiej nawierzchni, a tutaj na razie jeszcze jest jedna ścieżka. Ale dobra informacja popłynęła od Nikiego Pedersena, że z czwartego pola też można wygrywać, jeśli oczywiście się ma dobry moment startowy. Dokładnie tak to wyglądało. W pierwszym wyścigu zwyciężył zawodnik jadący z pierwszego pola, w drugim ten, który startował z czwartego toru. Jak to wszystko ułoży się w wyścigu trzecim? Ano, przekonamy się już niebawem. Z pierwszego pola pojedzie Peter Liung, obok niego Grigori Łaguta, na trzecim polu Jonas Kylmakorpi i na czwartym Janusz Kołodziej. Trzykrotny indywidualny mistrz Polski, czyli Janusz Kołodziej, potrafi też doskonale startować. No i jeśli to mu się uda w wyścigu trzecim, to może skopiować wyczyn Nikiego Pedersena. Ja powiem tak, że kibice w Rybniku podczas tego sezonu ligowego cieszyli się, jeśli Grisza Łaguta przegrał start, bo wtedy coś się na to działo i atakował, przywoził trójki, bo potrafił się przebić i z czwartej pozycji na pierwszą. Tak, Grigori Łaguta, doskonale czujący się na tym torze, właściwie mówiąc kolokwialnie, na rozkładzie w tym sezonie spośród konkurentów w walce w indywidualnych mistrzostw Europy ma każdego, no bo podczas meczów Rowu przeciwko innym ekstraligowym drużynom trzykrotnie wygrywał z Martinem Waculikiem, trzykrotnie z Antonio Lindbeckiem, z Januszem Kołodziejem ma bilans 2-1, z Wacławem Milikiem raz wygrał, z Nikim Pedersenem też raz wygrał, dwukrotnie z Emilem Sajfudinowem. Jedyna porażka z Krzysztofem Kaczakiem, ale raz wygrał. No i z Przemkiem Pawlickim też ma Grigori Łaguta wygraną. On jedzie z drugiego pola startowego. Po lewej ręce ma Petera Junga, po prawej Janosa Kylmakorpiego. Nie najlepiej Grigori Łaguta, ale już po wewnętrznej przedziera się na pierwsze miejsce. I oczywiście szał radości na trybunach wśród rybnickich kibiców, no bo Rosjanin, który w tym sezonie w PGE Ekstralidze reprezentuje barwy miejscowego Rowu, jest na czele.
Nie najlepszy moment startowy, ale świetny manewr w pierwszym łuku. Ścięcie od razu do wewnętrznej. No i jazdą przy krawężniku właśnie w tym pierwszym łuku. Grigori Łaguta przedarł się na prowadzenie. Peter Lionk na drugim miejscu, ale będzie atakowany przez Janusza Kołodzieja. Jeśli Szwed nie popełni błędu, jeśli nie zrobi przy krawężniku miejsca reprezentantowi Polski, no to powinien utrzymać się tę drugą lokatę do samego końca. Jonas Kilmakorfi zamyka stawkę zawodników biorących udział w wyścigu trzecim. Jeszcze Janusz Kołodziej nie rezygnuje. Zrównał się motocyklem z Peterem Lyungiem, ale Szwed odparł ten atak po wewnętrznej zawodnika z Tarnowa. No i wpadają na metę. Pierwszy Grigori Łaguta, drugi Peter Lyung, trzeci Janusz Kołodziej na miejscu czwartym, czyli za zero w tym wyścigu przyjeżdża do mety Jonas Kilmakorfi. No nie dał pobawić się swym rywalom w prowadzenie za długo. Grigori Łaguta mimo nie najlepszego wyjścia spod taśmy startowej bardzo szybko rozprawił się ze swoimi przeciwnikami. No ale też umiejętność czytania tego, co dzieje się na torze, to też jest w żużlu rzecz konieczna. Tak, Grigorisza zna ten tor, można powiedzieć, jak własną kieszeń, a jazdę przy krawężniku, zwłaszcza w pierwszym łuku, ma opanowaną do perfekcji. Już kilka akcji takich świetnych w tym sezonie przeprowadził. No i to, co mówiłem, kibice się cieszą, jak Grisza przegrywa start. Tutaj zdecydowanie Lyung pojechał bardzo dobrze ze startu, z pierwszego toru. Grisza by czekał tylko moment, żeby ściąć do krawężnika, a tak jak już wcześniej powiedziałem, że przy krawężniku no to jest naprawdę wielki kozak i potrafi jechać. Tutaj ścieżki ma opanowane i zewnętrzną, wewnętrzną. Teraz jechał najbardziej optymalną, wewnętrzną. Proszę zobaczyć, że prawie przednie koło po krawężniku. I to daje efekty, także że odjechał przeciwnikom na dłuższy dystans. Tutaj jeszcze Janusz Kołodziej próbował coś zrobić. Powiem, że Janusz Kołodziej był na treningu niedawno i tylko ten tor był bardziej suchy. Jeździł trochę szerzej, bo tak bardziej pasowało. Dzisiaj też żeśmy rozmawiali przed zawodami, żeby jednak zwrócił uwagę, że bardziej korzystnie będzie przy krawężniku. No niestety z czwartego toru nie wygrał startu i tak się stało. Tak, potem jeszcze rywalizując z Peterem Lyungiem właśnie jechał środkiem toru, no ale to w tej fazie zawodów próbował zrobić taką przycinkę, no ale Peter pilnował krawężnika, no i nie miał się gdzie tam Janusz wcisnąć. Tak jest, tak to wszystko wyglądało. Wyścig czwarty, Anders Thomsen, pierwsze pole startowe, drugie Wacław Milik, trzecie Leon Madsen i pole czwarte Kacper Woryna. Także zawodnik, który ten tor zna wyśmienicie. No i cóż, jedzie z czwartego pola startowego, czyli z tej najbardziej zewnętrznej miejscówki na rybnickim torze, ale Nicky Pedersen w wyścigu drugim udowodnił, że także jadąc w kasku żółtym można triumfować. Warunek konieczny to oczywiście doskonały start. Zdaje się, że Leon Madsen w ostatniej chwili zdecydował się na wymianę motocykla. Stwierdził po próbnym starcie, że ten pierwotnie wybrany przez niego motocykl nie jest idealny. Przesiadł się na rezerwowy. No i zobaczymy, czy to był dobry manewr, czy to była słuszna koncepcja. Zobaczymy, jak zapunktuje, czy w ogóle zapunktuje w wyścigu czwartym reprezentantami. Anders Thomsen, Wacław Milik, Leon Madsen, Kacper Woryna. Świetnie Milik, czy założy się na Thomsena. Thomsen jednak w pierwszym łuku i Kacper Woryna po zewnętrznej. Wacław Milik i Kacper Woryna, ale sam bezpardonowo potraktowany junior reprezentacji Polski, czyli Kacper Woryna, został domknięty, ciśnięty do bandy na przeciwległej prostej pierwszego krążenia przez Wacława Milika. No i w efekcie tego zdarzenia spadł na czwartą lokatę, wyprzedzony najpierw przez Andersa Thomsena. Oj! Atakujący po zewnętrznej Wacława Milika Leon Madsen wywraca się Thompson. Najpierw Anders Thomsen, oczywiście to Duńczyk w czerwonym kasku, podniósł się bardzo szybko w własnych siłach, ale pod bandą leży Wacław Milik. No i to naprawdę bardzo, bardzo koszmarnie wyglądało. Ból ręki Andersa Thomsena. A co z Wacławem Milikiem?
opatrywany, właściwie wypytywany o stan zdrowia przez jednego ze swych mechaników, ale myślę, że Waczek zdąży puścić motocykl i tak na szczęście się skończyło, bo no, atak Thompsona to nie wyglądał dobrze i na szczęście zawodnik stał, ale to już było widać strasznie, jak Thompson atakował, że nie przygotował tego ataku, pojechał troszeczkę tak, można powiedzieć, na dzika i tak to się skończyło. To będziemy mieli za chwilę powtórkę, zobaczmy wejście Milika, a Thompson przycelował, można powiedzieć, tylnie koło, przeleciał. To jest, zazwyczaj kończy się coś takiego kontuzją obojczyka, na nie wiemy co jest z Thompsonem, bo upadł, leży. No i wytrącił z równowagi Wacka. Wacek na szczęście puścił ten motocykl i musiał swoje troszeczkę odleżeć, bo zawodnik po upadku lepiej, żeby chwilę poleżał, niż ma teraz się zrywać. I na szczęście dla i WTS-u, który jutro jedzie o brązowy medal, i dla Wacka skończyło się wszystko ok. Oczywiście decyzja sędziego Christera Gardela ze Szwecji mogła być jedyna słuszna, wykluczony z powtórki Anders Thompson, no ale to w tej chwili mniej ważne. Najważniejsze jest to, co stało się z Duńczykiem. Tam ewidentnie trzymał się za rękę. Być może za chwil kilka dowiemy się, co jest ze stanem zdrowia reprezentanta Danii. Wacław Milik próbował jeszcze ratować się, utrzymać się na motocyklu, ale gdy zobaczył, że ta banda jest coraz bliżej, wtedy wypuścił motocykl. Jest to bardzo fajne działanie, dobre, bo puszczasz motocykl i wtedy nie lecisz razem z tym motocyklem bandę. No, troszkę oczywiście otarte na skórki pewnych części ciała, ale ogólnie nie kończy się to kontuzją. I no tutaj mądre, umiejętne zachowanie Wacka i nie zakończyło się to kontuzją, tak? Nie wiemy co z Thompsonem, no ale dla mnie jest też dobre, że będzie Kacper Bruna miał drugą szansę, bo tutaj fajnie wyszedł ze startu. Próbował nałożył zawodników, no ma Wacek, no pojechał jak pojechał, bo wiadomo, to jest sport. Nie zostawił miejsca Kasperowi, Kasper musiał przymknąć gaz, no i to się skończyło tym, że wylądował na czwartej pozycji. Nie wiemy jeszcze co z Andersem Thompsonem, wiemy natomiast, że duński żużlowiec jest w karetce. Tam pewnie będzie opatrywany, tam pewnie zostanie postawiona pierwsza diagnoza odnośnie jego stanu zdrowia, a to jest trofeum, o które żużlowcy walczą w dzisiejszych zawodach. Jak na razie z grona faworytów najlepiej spisał się Grigori Łaguta, który wygrał swój wyścig w klasyfikacji generalnej. W tej chwili sytuacja wygląda w sposób następujący. Antonio Lindbeck ma 31 punktów, 30 ma Grigori Łaguta. Co zrobi Wacław Milik, który ma 27 punktów w powtórzonym wyścigu czwartym? Zobaczymy. Na razie dał sygnał, że jest świetnie dopasowany sprzętowo do warunków torowych, no i przede wszystkim ma wielką ochotę na to, by walczyć dzisiaj o zwycięstwo w czwartej rundzie, ale też i o medal indywidualnych Mistrzostw Europy. No, Wacek teraz będzie jechał z drugiego toru. Pierwszy tor będzie pusty, także będzie mu łatwiej, nie będzie miał zawodnika z toru A i przy wygranym starcie będzie mógł sobie zjechać do krawężnika. Tak? Myślę, że to też jest jakiś w tym momencie plus tego, że pojedzie. Na pewno rozmawiałem z nim przed zawodami i też chce walczyć. Tak? Zresztą tutaj dużo zawodników w rozmowach mówiło, że jest jeszcze szansa na medal i każdy będzie z nich chciał dawać 100% swoich możliwości, żeby ten medal zdobyć. Martin Waculik ma nad czym rozmyślać. Ten upadek w pierwszym wyścigu sporo go kosztował. Na szczęście wielkiego uszczerbku na zdrowiu Słowaka nie ma, no ale jest czas na to, by popracować nad sprzętem, by nad przełożeniami, nad dopasowaniem sprzętu do toru, bo podobny upadek w pierwszym biegu w meczu z Lesznem miał Tomasz Musielak, też go okręcił. Tutaj mamy powtórkę, jeszcze raz. Dojeżdża Thompson, zahacza około Wacka, wytrąca go z jazdy, z rytmu jazdy i Waszek ląduje w bandzie, także na szczęście, tak jak powiedziałem, że zachował się przytomnie, położył motocykl. W tym momencie, zobaczmy, wypuszcza motocykl jedzie w bandę. No, wiadomo, że czasami zawodnicy też leżą, bo mechanicy mają wtedy więcej czasu na to, żeby te motocykle
jakimś tam po prostu sprzętem problemów, to mają więcej czasu na to, żeby to przygotować do powtórki. Zdaje się, że za lewą rękę trzymał się Anders Thomsen. Mógł pójść na odgarstek, bo też przy takim upadku, jak zawodnicy upadają na dwie ręce, to tak jest. We all have seen what happened. You also noticed the crash today. How would you comment this? Actually, I don't see the crash. Wypadek Andersa Thomsena. Martin Waculik mówi, że nie widział tego zdarzenia, bo bardziej zainteresowany był pracą nad swoim motocyklem, no ale ma nadzieję na to, że z Duńczykiem nic złego się nie stało. Tor w Rybniku, przynajmniej w tej początkowej fazie zawodów, jest bardzo śliski. No i pierwsza diagnoza dotycząca sprzętu Martina Waculika jest taka, że nie trafił z ustawieniem właśnie tego sprzętu. Wprowadził już odpowiednie korekty, no i ma nadzieję, że w kolejnych wyścigach będzie zdecydowanie lepiej. Ten tor, jak już wcześniej Martin mówił, jest śliski, ale nadaje się do jazdy. No tak, oczywiście, i wielkie brawa dla organizatorów, którzy wykonali perfekcyjną pracę, by ten tor nadawał się do rywalizacji, nadawał się do jazdy. No i trzymamy wszyscy kciuki za Andersa Thomsena i za to, by Duńczykowi nic groźnego się nie stało, by te diagnozy były pomyślne dla żużlowca. Myślę, że tam trzymał się za nadgarstek i to może być ta kontuzja, o której mówiliśmy wcześniej, że przy takich upadkach albo obojczyk, albo nadgarstek, bo składa się na dwie ręce i no niestety, tak, kości nie są tak gumowe, żeby to wytrzymały, także... Widać, że Duńczyk miał wielką ochotę do tego, by wyprzedzić Wacława Milika i ten jego sprzęt też dawał mu na to nadzieję. Tam szukał prędkości na zewnętrznej, chciał środkiem toru atakować, no ale wjechał właśnie. Lekko pociągnął, nie przytrzymał tego motocykla, taki trochę, mówię, zwariowany atak i nieprzemyślany moim zdaniem, bo wystarczyło przytrzymać motocykl, wyjść przy krawężniku i też może by osiągnął to, co chciał, a był w miarę szybki, tak jak mówisz, i mogło to wtedy dla niego być lepsze. No, stało się, jak się stało. No, teraz już tego nie zwrócimy. I mam nadzieję, że ta karetka zaraz opuści ten tor, bo rzeczywiście nie wiem, czy tam działają mu pierwszej pomocy. Sympatycy żużla z różnych części Polski, ale także i z zagranicy na trybunach rybnickiego stadionu. Doskonała organizacja tego turnieju, zresztą także wcześniejszych rund, bo przypomnę, cały cyrk, cała zabawa, jeśli chodzi o rywalizację w indywidualnych mistrzostwach Europy, rozpoczęła się w Gistrow, tam w niedokończonych zawodach, właściwie w zakończonych po wyścigu barażowym z zaliczoną punktacją po zasadniczej części turnieju. Najlepszy okazał się Martin Waculik, który zgromadził 12 punktów w Daugavpils, podobnie jak i w trzeciej rundzie w Toliatti. Na najwyższym stopniu podium stawał Grigori Łaguta. Mimo nieobecności w Gistrow, zdobywając 13 punktów w Daugavpils i 14 w Toliatti, w sumie ma 27 na swoim koncie, plus te 3, które już zainkasował dzięki wygranemu wyścigowi w Rybniku. A więc Grigori Łaguta, ciągle liczący się w walce o tytuł indywidualnego mistrza Europy. No, mówiliśmy, że jeździł w Daugavpils u siebie, w Toliatti też u siebie i w Rybniku też jedzie u siebie. Także dzisiaj Grisza mówił, wszędzie jadę u siebie, no to muszę wygrywać. No jak to tak, inaczej nie wypada, także... Nie mogę zawieść moich kibiców, czy w Rosji, czy tutaj w Rybniku. Teraz będziemy mieli powtórkę wyścigu. Zawodnicy są przygotowani. Czekają tylko na to, żeby sędzia dał sygnał. Jedziemy dalej. Chciałbym powiedzieć, że mam wielki szacunek tutaj dla rybnickich kibiców, bo w tym sezonie naprawdę, w sezonie debiutanckim, można powiedzieć, naszej drużyny w rozgrywkach, no, byli z nami wszędzie, dopingowali. Wiadomo, że wynik jaki był, taki był. Było założeniem szóste miejsce, które osiągnęliśmy. Wiadomo, że APD rośnie w miarę jedzenia, były w pewnym momencie szanse na playoff, tak się nie stało, no ale
kibice to rozumieją i naprawdę wielki wyczyn, jak pojechaliśmy do Tarnowa, kiedy 700 kibiców z Rybnika pojechało z nami, to jest wielki szacun i takich kibiców naprawdę życzę wszystkim zespołom w Ekstralidze. No i mimo tej nieciekawej, co tu dużo mówić, pogody dzisiaj w dniu rywalizacji w czwartej rundzie indywidualnych mistrzostw Europy, ci kibice dopisali, frekwencja niezła. Trzeba powiedzieć, że decyzja zapadła dopiero o 18.20, że zawody są rozegrane i od godziny 17.16 ludzie stali pod bramami. Naprawdę też tych kibiców trzeba uszanować i podziękować, że wytrzymali tyle. Leon Madsen znów wymienia motocykle, no bogatsze o te doświadczenia z tego pierwszego podejścia do czwartego wyścigu. Wie, że za dobrze mu nie poszło i na starcie, i później na dystansie. Wiedział, jakie wnioski musi wyciągnąć. Na pewno ten czas, gdy reanimowany był Anders Thomsen, wystarczył na to. Widać, że znowu wraca do tego pierwszego motocykla, także takie przesiadanie się to też nie jest, wydaje mi się, dobre, bo trzeba być zdecydowany na jeden motocykl i jechać. No. Nie pojechał, ma drugą szansę. Rzeczywiście zawodnicy, ci, którzy mają powtórkę biegu, mają więcej możliwości dostosowania swojego sprzętu do toru. Mam nadzieję, że Kacper zostawił to, co miał, bo naprawdę ze startu elegancko szło i będzie teraz ok. Ale oczywiście w najbardziej uprzywilejowanej sytuacji w tej chwili Wacław Filik, puste pierwsze pole. Dalej i Woryna, to najlepiej ze startu. Otóż Lombardson, a więc to niezdecydowanie Duńczyka, to przesiadanie się z motocykla na motocykl paradoksalnie przełożyło się na korzyść Leona Madsena, bo on po świetnie rozegranym starcie, po znakomicie przejechanym pierwszym łuku jest na czele. Wacław Filik na drugiej pozycji, Kacper Woryna jedzie na ostatniej punktowanej pozycji. Wiemy, że wykluczony Anders Thomsen w powtórce nie wystartował. No i cóż, już porobiło się sporo odległości pomiędzy zawodnikami jadącymi na poszczególnych pozycjach. Szuka prędkości, szuka szybkiej ścieżki na zewnętrznej Kacper Woryna, no ale jadąc środkiem toru stracił trochę dystansu do jadącego przed nim Wacława Filika, no i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek zmieniło się w tym wyścigu, no ale Woryna szuka możliwości, sprawdza, jak jedzie się środkiem toru, jak jedzie się przy krawężniku. Tę wiedzę pewnie będzie mógł spożytkować w kolejnych wyścigach, a na razie kończy się bieg czwarty, w którym zwycięża Leon Madsen przed Wacławem Milikiem i Kacprem Woryną. A jak to wygląda w klasyfikacji mistrzowskiej? Skoro Wacław Milik miał 27 punktów, no to powiększył swój dorobek do punktów 29, a zwycięzca tego wyścigu czwartego, czyli Leon Madsen, ma też 29 punktów, a więc Milik z Madsenem zrównali się w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy, mają po 29 punktów. Antonio Lindbeck 31, Grigori Łaguta 30. Tak to pokrótce wygląda. Za chwilę będziemy mieli powtórkę startu i tutaj, jak będziemy oglądać, to zdecydowanie Leon Madsen wygrał ten start. Założył w pierwszym łuku, o, mamy powtórkę. Leon Madsen na dojeździe już do łuku był pierwszy. Dojechał, nie pozwolił sobie, żeby Milik przeszkadzał. Kacper tym razem ze startu gorzej. No i niestety trzecie miejsce. Bieg, można powiedzieć, bez historii zakończył się na starcie i tak to wyglądało. Potem różnice pomiędzy zawodnikami się powiększały, także nie było tutaj walki. To mamy przerwę. Równamy tor. Myślę, że będzie ten tor coraz lepszy i będzie sprzyjał walce, bo na razie widzimy, że tych wyścigów z mijankami nie ma. Tutaj Kacper jeszcze miał szansę dojechać do Milika, ale potem popełniał błędy, bo jechał środkiem toru, nie trzymał się tej krawędzi, tej wewnętrznej części toru, gdzie było korzystniej i myślę, że wyciągnie wnioski teraz, że jednak jeszcze jest ten tor nieodsypany na tyle, żeby po prostu można było jechać po zewnętrznej. Tak wygląda klasyfikacja generalna.
indywidualnych mistrzostw Europy. Przypominamy, że każdy bieg jest istotny, każdy bieg ma znaczenie, no bo punkty zdobywane w poszczególnych wyścigach składają się na sumę punktów w indywidualnych mistrzostwach Europy. Antonio Lindbeck na razie liderem przed Grigoriem Łagutą, Wacławem Milikiem i Leonem Madsenem. Ostatnia, czwarta runda indywidualnych mistrzostw Europy 2016 trwa zacięta rywalizacja o miano najlepszego żużlowca starego kontynentu. Za chwileczkę wyścig piąty, w którym z pierwszego pola pojedzie Kacper Woryna, z drugiego Krzysztof Kasprzek, z trzeciego toru Antonio Lindbeck, z czwartego Jonas Kylmakorpi. Rybniczanin Kacper Woryna, junior reprezentacji Polski, ma bieg po biegu, stąd ta przerwa wykorzystana na równanie toru. Jest też komunikat odnośnie stanu zdrowia Andersa Thomsena. Otóż lekarz zawodów kategorycznie zabronił Duńczykowi startu w pozostałych wyścigach. Jest też informacja, że w kolejnych gonitwach, tych, w których powinien jechać Duńczyk, ujrzymy Roberta Chmiela, a więc kolejnego z miejscowych zawodników, kolejnego podopiecznego trenera Piotra Żyto. Na pewno to będą dla Roberta nowe doświadczenia, bo jutro jedziemy na mecz do Opola jako gość. Będzie startował w drużynie kolejarza Opole. Myślę, że dzisiaj no to nauka jest dla niego, tak? To jest start w takiej obsadzie, można powiedzieć, bardzo dobrej, i myślę, że lekcje odrobi. Chcę powiedzieć, że Kacper bardzo dobrze czuje się z pierwszego toru, bo na meczach ligowych też z tego pierwszego toru potrafił wygrywać i przywozić 5-1 wraz z Griszą Łagutą. Także liczę na to, że teraz Kacper powalczy o zwycięstwo. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Na razie czekamy jeszcze na jednego z zawodnika, który pojedzie w biegu piątym. To Krzysztof Kasprzak, który wygrał inauguracyjny wyścig turnieju w Rybniku, czyli bieg pierwszy. Wtedy startował w kasku czerwonym z pierwszego pola, teraz odsunięty troszkę bardziej ku środkowi toru. No ale wcale nie jest bez szans na to, by zwyciężyć w tym biegu. Udowodnił Grigori Łaguta w trzeciej gonitwie, że jadąc z drugiego pola też można wygrywać. Oczywiście trzeba albo dobrze wyjść spod taśmy startowej, albo bardzo mądrze przejechać w pierwszym łuku. Za chwileczkę przekonamy się, jak to wszystko będzie wyglądało. No i też nie należy zapominać o Jarosławie Kasku Białym, liderze klasyfikacji łącznej mistrzostw Europy Antonio Lindbecku. Kto najlepiej ze startu? Dobrze, Krzysztof Kasprzak fantastycznie założył się na Kacpra Woryna w pierwszym łuku, już mknie do mety po kolejną trójkę, po kolejne indywidualne zwycięstwo. Woryna odjechał troszeczkę na zewnętrzną. Oj, tam ratował się Antonio Lindbeck. Mocno wykontrował w drugim łuku pierwszego okrążenia swój motocykl. W efekcie tych perypetii na swym motocyklu stracił punktowaną pozycję. Spadł na ostatnie miejsce. A to jest bardzo dobra informacja dla jego konkurentów, jeśli chodzi o mistrzostwo Europy. Dla Grigoria Łaguty, dla Wacława Milika czy Leona Madsena. To także dobra wiadomość dla Krzysztofa Kasprzaka, no bo w tym wyścigu 3 punkty do Szweda odrobi reprezentant Polski. On prowadzi z dużą, ogromną przewagą nad pozostałymi rywalami. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Kasprzak niezmiennie na cele. Świetny start, dobrze spasowany motocykl do rybnickiego toru. No i to wszystko przekłada się na kolejne indywidualne zwycięstwo Polaka. Drugi będzie także reprezentant naszego kraju, Kacper Woryna. Na miejscu trzecim Jonas Kylmakorpi, a Antonio Lindbeck nawet chyba nie pofatyguje się, by ukończyć ten wyścig, czy jednak Szwed przetnie linię mety. Nie, zapisujemy pozorowany defekt Antonio Lindbeckowi. Nie dojechał 4 okrążeń, nie przekroczył linii mety. On już zniknął w parku maszyn, a do tego miejsca zbliżają się ci, którzy punktowali w wyścigu piątym, czyli zwycięzca Krzysztof Kasprzak, drugi na mecie Kacper Woryna i trzeci Jonas Kylmakorpi. Widać, że Krzysztof Kasprzak dobrze dopasował się do tego toru. Zresztą w ostatnim meczu ligowym z Gorzowem też bardzo dobrze jeździł i wygrał start. Zdecydowanie nałożył
Kacper Worynek, który teraz już jechał bardziej poprawnie niż w pierwszym wyścigu. Trzymał krawężnik i widać było, że to daje efekty. Popatrzmy, wygrał Kasprzak zdecydowanie start. Dojechał do tej najlepszej linii, czyli do krawężnika. Kacper jechał drugi. Tutaj mamy trochę taki atak. Mamy start, powtórkę. Chciałem powiedzieć o ataku Lindbecka w tym drugim łuku, bo po prostu teraz może będziemy to widzieć. Kacper jechał, wszedł za Kasprzaka. No, tutaj mamy troszkę, nie wiem, nierówność, pociągnęło Lindbecka, pojechał szerzej, na szczęście nie uderzył w Kacpra, wykorzystał to Tirma Korpi, który przyjechał trzeci, także lider traci punkty, inni się napędzają, także coraz bardziej ciekawy jest. A Kasprzak już ma 30 punktów w klasyfikacji Mistrzostw Europy, tylko punkt mniej niż Antonio Lindbeck, a tyle samo co Grigori Łaguta. Lindbeck ma chyba 31 z tego co wiem. Tak jest, więc tak jest, wszystko się zgadza. Grigori Łaguta oczywiście ma wyścig w drugiej serii przed sobą, on pojedzie w wyścigu siódmym, ale nim Rosjanina ujrzymy na torze, w biegu szóstym pojadą Václav Milik, Peter Ljung, Martin Waculik i Nicolas Kowati. Bardzo dobra informacja dla czeskiego zawodnika, czyli Václava Milika, jest taka, że on jedzie z pierwszego pola startowego, a że dobrze wystartować się potrafi na tym torze, już udowodnił w tym pierwszym podejściu do wyścigu czwartego. W powtórce już tak dobrze Czechowi nie poszło. Niemniej jednak te dwa punkty mogą być bardzo istotne, jeśli chodzi o rywalizację o medale indywidualnych Mistrzostw Europy w roku 2016. Václav Milik, Martin Waculik, oni wciąż z nadziejami na dobry rezultat, nie tylko w ostatniej czwartej rundzie SEC 2016, ale w całym cyklu. Między Czechem i Słowakiem Peter Ljung z pola czwartego, Nicolas Kowati już wystartowali. Bardzo dobrze Milik, ale najlepiej Peter Ljung. No proszę, niespodziewanie Szwed, który do tej pory nie zachwycał swoją jazdą w trzech wcześniejszych rundach indywidualnych Mistrzostw Europy, prowadzi na początku drugiego okrążenia. Za jego plecami trwa zaferta, walka o dwa punkty. Na razie górą w tej rywalizacji jest Václav Milik. Martin Waculik na ostatniej pozycji, a przed reprezentantem Słowacji, przed mistrzem Europy z 2013 roku jedzie Nicolas Kowati. On tylko w jednej rundzie był oglądany, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa Europy z tego roku. W Kistrow nie spisał się najlepiej, zgromadził zaledwie jeden punkt, no i podwoił swój dorobek punktowy podczas rywalizacji w Rybniku, właśnie jadąc na miejscu trzecim w wyścigu szóstym. Nic wielkiego nie powinno się już dziać w tym biegu. Prowadzi ze zdecydowaną przewagą Peter Ljung, drugi na metę wpada Václav Milika na ostatnim łuku, upadek. Miejmy nadzieję, że tak jak w pierwszym przypadku, czyli w wyścigu pierwszym, taki za drugim razem niegroźny upadek Martina Waculika, ale coś niedobrego dzieje się ze Słowakiem. Drugi wyścig z jego udziałem, drugi upadek. Oby wszystko z jego kośćmi, stawami, ścięgnami było w porządku. No i przede wszystkim, aby wszystko było w porządku z jego motocyklem. Podsumujmy to, co wydarzyło się w wyścigu szóstym. Wygrał mimo wszystko nieoczekiwanie Peter Ljung, drugi Václav Milik, trzeci Nicolas Kowati, Martin Waculik upadł nieatakowany przez nikogo, ale też jadący na ostatnim miejscu, więc ten upadek właściwie nic nie znaczy. Tak, można powiedzieć, że outsider, bo Ljung jest ostatnim w klasyfikacji, dzisiaj rządzi i dzieli, bo przegrał w pierwszym wyścigu z Lagutą. Tutaj mamy, wydaje mi się, błąd Václava Milika, bo start ze skręconym kołem, potem nim przednie koło dotknęło toru, to już to wytrąciło go z równowagi, musiał walczyć o drugą pozycję z Kowatim i wyszedł z tej rywalizacji dobrze. No, Ljung już nie popełnił takiego błędu jak w pierwszym biegu z Lagutą, że odjechał szerzej, przytrzymał krawężnik, no i to dało efekty. Widać, że też na tym naszym torze czuje się dobrze. Nie jechał tutaj w meczu z Grudziądzem, bo nie był w składzie w tym czasie,
ale widać, że sobie radzi z naszym torem. Z Waszkiem też rozmawiałem przed zawodami, mówił, że bardziej mu odpowiadała geometria toru, który był wcześniej, bo miał go opanowany, teraz jest troszeczkę inaczej, łuki są ścięte. No z tego, co tutaj przeglądałem, z całej tej naszej tutaj stawki zawodników, oprócz Woryny, to jeszcze 10 zawodników miało okazję w tym roku startować na tym torze i widać, że odrobili lekcje niektórzy, bo widać, że jadą dobrze. No i zaskakuje mnie postawa właśnie Martina, bo widać, że to jest ambitny chłopak, a coś mu dzisiaj nie idzie. W meczu jego toruńskiej drużyny, czyli klubu sportowego Getwell, właśnie na rybnickim torze Martin Waculik zdobył 10 punktów i miał 1 punkt bonusowy. Tak, ale wówczas mieliśmy zupełnie inny tor, bo komisarz nie pozwolił go polewać i zrobiła się jedna ścieżka i tak to wyglądało. Kto wygrał start, to wygrywał. No, teraz jest troszeczkę inaczej. Martin nie może sobie poradzić, bo nie ma wyjazdu ze startu i to jest naprawdę świetny zawodnik moim zdaniem i jest to wielka niespodzianka i minus, że po prostu tak dzisiaj jedzie. No ale teraz mamy naszego Grisza z pierwszego toru. Mam nadzieję, że ekstaza kibiców rybnickich będzie wielka po tym wyścigu. Tak, tym bardziej, że partnerem, a jeszcze ściślej mówiąc, rywalem Grigoria Łaguty będzie inny rybniczanin, zawodnik miejscowego rogu, Robert Chmiel. No tak, mówię, on się uczy dzisiaj, tak? To są lekcje dla niego w takiej obsadzie. Startuje pierwszy raz. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. W miejsce kontuzjowanego, niezdolnego do dalszego udziału w zawodach Andersa Thompsona z drugiego pola, Robert Chmiel z pierwszego, Grigori Łaguta z trzeciego, Andrzej Niebiedziec z czwartego, Emil Sajfudinow, kto najlepiej, świetnie Sajfudinow, wydobrze także Grigori Łaguta, przyklejony do krawężnika, Rosjanin Łaguta na pierwszym miejscu, za nim stara się jechać Emil Sajfudinow, on startował z tego najbardziej zewnętrznego pola, więc szukał prędkości na zewnętrznym. Ale teraz stara się też podróżować bardzo, bardzo szeroko. Tam szuka przyczepności, tam stara napędzać się swój motocykl marki GM, ale Grigori Łaguta nie pozwala swojemu rodakowi na ataki, nie pozwala, by ten dystans się zniwelował. Andrzej Lebiediew ma ogromne problemy, by wyprzedzić Roberta Chmiela. Junior rybnickiej drużyny broni się przed atakami Łotysza Andrzeja Lebiediewa. Jeszcze tylko jedno okrążenie, jeszcze tylko niewiele ponad 378 metrów i zawodnicy zameldują się na mecie. Chmiel jeszcze będzie atakowany przez Lebiediewa, ale mam wrażenie, że jest w stanie obronić się przed tymi szansami Łotysza. Wygrywa Łaguta, drugi Sajfudinow, cieszą się rosyjscy kibice, cieszą się także sympatycy rybnickiego rogu, no bo zawodnik tej drużyny na pierwszym miejscu i zawodnik tej drużyny na miejscu trzecim. Wielkie brawa dla Roberta Chmiela, który bronił do samego końca przed tymi szaleńczymi atakami Andrzeja Lebiediewa, ale najważniejsze jest to, że robił to skutecznie. Można powiedzieć, że Rok wygrał 4-2 ten wyścig, tak? Ale no, naprawdę jestem zbudowany tutaj postawą Roberta, bo jechał mądrze, obraną ścieżką i no, dowiózł punkty. Myślę, że go to podbuduje przed kolejnymi startami i to jest też, można powiedzieć, taka nadzieja rybnickiego żużla, bo chłopak ma talent. 18 lat. W tym roku jeszcze ma 3 lata młodzieżówki, także myślę, że może zostać czołową postacią polskiego żużla, bo pracuje nad sobą, cała rodzina zresztą, dziadek, tata, wszyscy w boksach pracują, myją motory, wszyscy razem jeżdżą na mecze, także wsparcie rodziny też jest bardzo duże i też ważne, a tutaj rzeczywiście Robert no, pojechał tak jak się należy i to jest fajne. A Grigori Łaguta dzięki temu, że
podczas zawodów w Rybniku już dwukrotnie dojeżdżał do mety na pierwszej pozycji. Objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw Europy. Ma 33 punkty na swoim koncie i o 2 wyprzedza Antonio Lindbecka, ale oczywiście do samego końca tych zawodów trwać będzie zacięta rywalizacja o to, kto na koniec dekoracji wskoczy na najwyższy stopień podium i odbierze złoty medal indywidualnych mistrzostw Europy. Przed nami wyścig ósmy, który zakończy drugą serię startów, a w tym biegu drugim ujrzymy dwóch reprezentantów naszego kraju i dwóch Duńczyków. Przemysław Pawlicki, pierwsze pole startowe. Na drugim ustawiony już Nicky Pedersen, pieczołowicie szukający tej najodpowiedniejszej, jego zdaniem, kolejny, która pozwoli mu dobrze wyruszyć do wyścigu i pomknąć w jego mniemaniu po zwycięstwo z pola trzeciego Janusz Kołodziej, z pola czwartego Leon Madsen. W tej drugiej serii zawodów, czyli po pierwszym równaniu toru, najlepsze na razie drugie pole startowe. Z niego wygrywali w piątym wyścigu Krzysztof Kasprzak i w szóstej gonitwie Peter Ljung. Z tego drugiego pola startowego zapunktował Robert Chmiel, dojeżdżając do mety na trzeciej pozycji. No i zobaczymy, czy to drugie pole poniesie Nickiego Pedersena do zwycięstwa. On jedzie w kasku niebieskim z pierwszego Przemysław Pawlicki, trzeciego Janusz Kołodziej, z czwartego Leon Madsen. Bardzo dobrze Duńczycy, ale najlepiej w pierwszym łuku Przemysław Pawlicki. Po wewnętrznej wyczyn swojego kolegi z reprezentacji kopiuje Janusz Kołodziej. No i Polacy na dwóch czołowych okazji, choć teraz Nicky Pedersen po zewnętrznej dobiera się do skóry Januszowi Kołodziejowi. Jeszcze Polak otwiera ten atak Duńczyka, ale już chyba teraz reprezentant Danii przemknie obok Janusza Kołodzieja. Nie, jeszcze broni się skutecznie Janusz Kołodziej, chociaż te szaleńcze ataki Nickiego Pedersena muszą w końcu przynieść spodziewany efekt, no bo jadąc po szerokim może nieco szybciej jechać po rybnickim torze Duńczyk, no i dopiął swego Nicky Pedersen, no ale dobra informacja jest taka, że sporo czasu i okrążeń musiał poświęcić na to atakowanie Janusza Kołodzieja, dzięki czemu mógł trochę uciec się Przemysław Pawlicki. Teraz Nicky Pedersen bardzo niebezpiecznie zbliżył się do Przemysława Pawlickiego. Wmieszać się w to wszystko próbuje jeszcze Leon Madsen, który w tak zwanym międzyczasie uporał się z Januszem Kołodziejem, w efekcie czego indywidualny mistrz Polski, trzykrotny indywidualny mistrz Polski spadł na ostatnią pozycję, ale jednak ta pierwsza okata Przemysława Pawlickiego była na tyle bezpieczna, że on dowiózł 3 punkty do mety. Drugi Nicky Pedersen, trzeci Leon Madsen, bez punktów Janusz Kołodziej, no ale ta dobra, bojowa postawa Janusza Kołodzieja w tym biegu sprawiła, że dość długo musiał walczyć z nim o to, by wyprzedzić Polaka Nicky Pedersen. No i dzięki temu Przemysław Pawlicki mógł jechać długo na pierwszej pozycji, no bo potem już zabrakło i dystansu, i czasu Nickiemu Pedersenowi, by mógł atakować drugiego z naszych reprezentantów. Tak, ale dojechał też Pedersen do Przemka, się Przemek obronił. Tutaj mamy start, znakomity start Przemka. Janusz bardzo, bardzo dobry manewr do krawężnika, ale Nicky widać był napędzony, szybki. Widać, że już w tym wyścigu były emocje, tak? Jakieś już się zaczyna coś dziać. Szeroka zaczyna troszeczkę nieść i tych wyścigów, myślę, takich, gdzie po szerokie będzie można zagrać, będzie już od tego czasu więcej. Tutaj rzeczywiście Nicky musiał się troszkę pomęczyć z Januszem. W końcu go wyprzedził, dojechał w pewnym momencie do Przemka, jednak Przemek nie pozwolił mu tutaj na wyprzedzenie się. Założył na wejściu łuk. Tutaj mamy ten moment, że zobaczyć, że Przemek przypilnował Nickiego, nałożył się i spokojnie odjechał. Wykorzystał też Madsen błąd Janusza, bo Janusz pojechał szerzej, Madsen wjechał do krawężnika i go wyprzedził. Także myślę, że emocji w tym biegu nie brakowało, a jest to zapowiedź kolejnych fajnych wyścigów. Tak, Przemysław Pawlicki nie najlepiej rozpoczął turniej w Rybniku od trzeciego miejsca w pierwszym swoim biegu, ale w drugiej serii startów wygrywa. Ma w ostatniej rundzie indywidualnych mistrzostw Europy 4 punkty na swoim
kącie, a to oznacza, że jego dorobek w klasyfikacji generalnej powiększony został do 30. No i wspólnie z Krzysztofem Kasprzakiem i Leonem Madsenem zajmują miejsca 4., 5. i 6. na czele, o czym wspominaliśmy, Grigori Łaguta na 2. i 3. pozycji, Wacław Milik i Antonio Lindbeck. Czwarta, ostatnia runda indywidualnych Mistrzostw Europy. Rywalizacja o miano najlepszego żużlowca na Starym Kontynencie. O tym, że lekarze nie dali zgody Andersowi Thompsonowi na dalszy udział w zawodach, już informowaliśmy. Kolejny zawodnik, którego nie ujrzymy już podczas rybnickiej imprezy, to Martin Waculik. Po tych 2 upadkach coś niedobrego z jego zdrowiem się stało. Nie mamy większych szczegółów dotyczących stanu zdrowia reprezentanta Słowacji. W każdym razie wiemy, że jego już w tym turnieju nie ujrzymy. W jego miejsce startować będzie Dominik Kubera. Na pewno dla młodego leszczynianina jest to, tak jak i dla Roberta Chmiela, doskonała okazja, by sprawdzić się w doborowej stawce zawodników. Na pewno tak, zwłaszcza że w nadchodzący piątek mamy tutaj finał młodzieżowych drużyn Mistrzostw Polski. Będzie drużyna z Leszna startowała, drużyna z Rybnika, Częstochowy i Tarnowa. Będziemy walczyli o tytuł. Myślę, że dla niego będzie to dobry trening dzisiaj. No ale mamy teraz wyścig 2 niepokonanych zawodników i Krzysztof Kasprzak z 3. toru, Gliszczana z 4. Już można zacierać ręce, co się będzie działo, bo na pewno będzie to emocjonujący pojedynek. A i Leon Madsen, który pojedzie z 2. pola startowego, pokazał podczas tego turnieju, że wygrywać potrafi, że jest świetnie spasowany, jeśli chodzi o nawierzchnię rybnickiego obiektu. No i tym 4. do Obrydża w wyścigu 9., który otwiera 3. serię startów, jest Nicolas Covati. Ma punkt na swoim koncie, na pewno urodzony w Argentynie, ale startujący z włoską licencją zawodnik ma duży apetyt na to, by swój skromny na razie dorobek punktowy powiększyć. Nicolas Covati już wybrał tę najidealniejszą, jego zdaniem, kolejne. Już ustawiony na 2. polu startowym Leon Madsen. Czekamy jeszcze na tych 2 asów wyścigu 9. i tego turnieju. 2 niepokonanych żużlowców, czyli Krzysztofa Kasprzaka i Grigori Łagutę. Kasprzak pojedzie z 3. pola startowego, Łaguta z pola 4. No i zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Tutaj walka toczyć się będzie nie tylko o cenne zwycięstwo, nie tylko o miano zawodnika niepokonanego w tych zawodach, ale oczywiście o bardzo cenne punkty do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Na razie tak wirtualnym liderem klasyfikacji SEC 2016 jest Grigori Łaguta, ale mocno depcze mu po piętach Krzysztof Kasprzak. Nicolas Covati, Leon Madsen, Krzysztof Kasprzak, Grigori Łaguta, ustartowali. Grigori Łaguta, świetny dojazd, kopie w szczegółku miał Grigori Łaguta. Teraz za mocno wyciągnął i pada Rosjanin, ale wyścig zostaje przerwany. Szybko podniósł się Grigori Łaguta, tam za bardzo go wyciągnęło na zewnętrzną. Szukał sposobu, by opanować swojego narowistego GM-a, ale musiał zapoznać się z nawierzchnią toru, a jego motocykl odbił się od tej dmuchanej bandy. Miejmy nadzieję, że nic groźnego Rosjaninowi się nie stało. Bardzo szybko dźwignął się z toru w własnych siłach. Spójrzmy jeszcze raz, jak to wszystko toczyło się w pierwszym łuku. Najlepiej ze startu Leon Madsen, po zewnętrznej starał się go atakować Grigori Łaguta. No i koniec końców ten wyścig trwał nieco za krótko, by emocjonować się tymi wydarzeniami na torze. Na przeszkodzie w tym upadający na tory Grigori Łaguta. Oczywiście może być tylko jedna słuszna decyzja. Rosjanin z powtórki wykluczony, a więc Grigori Łaguta swojego dorobku punktowego nie powiększy. A to jest doskonała wiadomość dla Krzysztofa Kasprzaka. Mamy tutaj powtórkę. Zdecydowane zwycięstwo, moment startowy. Tutaj Madsen jechał szerzej. Tutaj jest błąd pierwszy, drugi. No i dobrze, że Grisza puścił ten motor, tak jak mówiłem wcześniej, żeby z nim nie jechać w bandę. No szkoda, bo naprawdę mogło się więcej dziać, bo myślę, że Grisza na trasie pewnie by sobie z Madsenem poradził. No tutaj błąd ewidentny, raz, drugi.
No i wypuszczenie motocykla na szczęście zakończyło się bez kontuzji. No, Krzysztof Kaszczak zdecydowanie przegrał start i dojazd do łuku. Widać było, że moment startowy miał słabszy. No tutaj właśnie Griszko, no jeszcze raz, raz, drugi na koło i dmuchana banda. Dobrze, że zakończyło bez kontuzji i na pewno Grisza ujrzymy jeszcze w zawodach. Szkoda straconych punktów, rywalizacja byłaby ciekawsza, a tak będzie musiał dalej gonić, bo rzeczywiście punkty teraz uciekły. Jeśli dobrze dostrzegłem, też dobrą informacją dla Rosjanina jest to, że jego motocykl specjalnie nie ucierpiał podczas tego upadku. Tak, on tak bokiem bardziej uderzył, także nie było problemów z tym, żeby coś się tam pokrzywiło i coś było gorzej, żeby zmieniać motocykl, bo jak jest dopasowany jeden motocykl, zmiana na drugi, potem nie zawsze wychodzi. Chociaż niekiedy zdarza się tak, że zawodnik upada, pognie swój motocykl, wsiada na drugi i zaczyna zwyciężać, bo też tak czasami jest. Banda Buchana zdewastowana, na szczęście tylko banda. Myślę, że zaraz elementy zostaną wymienione i będziemy dalej kontynuować zawody. Chcę jeszcze dodać, że w tym sezonie Grisza był naszym takim, można powiedzieć, guru, bo jechaliśmy jeden mecz bez niego i z Falubazem Zielona Góra akurat u siebie trafiliśmy i tutaj drużyna taka jakby miała podcięte skrzydła, bo Grisza był tym w parkingu, który mobilizował też swoją jazdą innych zawodników, bo jeżeli on wygrywał, to oni się starali dopasować do jego wyników i to ciągnęło też wynik całej drużyny, także jest to w drużynie no, gość niezastąpiony, lider można powiedzieć. W Toruniu mu nie szło, tutaj wrócił w tym roku na naprawdę do wysokiej formy w lidze, także myślę, że przyszły sezon też będzie należał do niego. Krzysztof Kaszczak, którego oglądaliśmy w parku maszyn. Jego mechanicy intensywnie pracują nad motocyklami reprezentanta Polski. Trzecie pole startowe nie jest najdogodniejsze podczas czwartej rundy indywidualnych Mistrzostw Europy. Tylko dwaj zawodnicy punktowali. Leon Madsen w czwartym wyścigu wygrał. Emil Sajfudinow w pierwszym wyścigu był drugi. A my jesteśmy w parku maszyn z Peterem Ljungiem. Mimo, że to jest właściwie początkowa faza zawodów, widać, że ten turniej jest bardzo emocjonalny. Było kilka upadków, no ale tobie jeździ się dobrze chyba po tym torze. No niestety w żużlu czasem bywa tak, że upadki się zdarzają, oby nie przynosiły one ze sobą żadnych kontuzji. Ja trzymam mocno kciuki i życzę wszystkiego dobrego tym zawodnikom, którzy wywracali się. No nie przebierał w słowach Peter Ljung, podsumowując swoją dotychczasową postawę we wcześniejszych rundach w indywidualnych mistrzostwach Europy. Mówi, że dopiero tutaj w Rybniku wrócił na swoją normalną ścieżkę i jedzie w sposób satysfakcjonujący go. Peter Ljung podsumował rozmowę stwierdzeniem, że jest zadowolony z ustawień w swoim motocyklu, jest zadowolony z tego, jak spisują się jego maszyny i liczy, że w kolejnych wyścigach będzie co najmniej tak solidnie punktował jak w dwóch dotychczasowych. A przypomnę, że na koncie reprezentanta Szwecji jak na razie 5 punktów. Dwójka i... Trwają cały czas prace nad przywróceniem tej dmuchanej bandy do stanu używalności. Wiadomo, w żużlu bezpieczeństwo zawodników jest niezwykle istotne, więc należy robić wszystko, by to bezpieczeństwo było zapewnione. Stąd trwa jeszcze wymiana tych dmuchanych elementów. Czekamy na powtórkę wyścigu 9, który otwiera trzecią serię startową. Wiadomo, że w tej powtórce nie ujrzymy Grigoria Łaguty, który został
został wykluczony. No i szansa przed Krzysztofem Kasprzakiem, by był trzecim zawodnikiem w tych zawodach, który jadąc w kasku białym, czyli z trzeciego pola startowego, zdobędzie punkty. Wspominałem o tym, że w wyścigu drugim dwa punkty wywalczył jadąc w kasku białym Emil Sajfudinow. W pierwszym wyścigu. Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki na mężczyznę, właściwie Pałowica, dzielnicy Rybnika. W wieku 5 lat zacząłem jeździć na takiej małej krosówce. Później coraz większe te maszyny były, to się doszedłem jak na razie tutaj. Chyba najbardziej pamiętam ten wyścig na dużym żużlu w Krakowie po zdaniu licencji, moje pierwsze oficjalne zawody. Jechałem z kolegą na 5-1, to tak zapadło mi w pamięci. Ja też pamiętam na mini żużlu po zdaniu licencji, tam miałem 10 lat chyba, pierwszy wyścig i 10 punktów w pierwszych zawodach. Nie pamiętam konkretnie ile w tym pierwszym biegu, ale pamiętam, że 10 punktów zdobyłem. Praktycznie od małego byłem tak naprawdę skazany na ten żużel, mimo że i tak chciałem sam uprawiać tą dyscyplinę, natomiast mój dziadek jeździł kiedyś i wymyślił taki plan, żeby właśnie jeździł, że on będzie trenerem, mój tata menadżerem, a ja będę zawodnikiem. No i niestety dziadka zabrakło w tej mojej ścieżce przez żużel, natomiast kontynuuję tą jego tradycję, tą jego myśl, żebym był zawodnikiem i chciałbym być taki świetny jak on. Są tu miejsca w Rybniku takie, gdzie nie tylko mogę się rozerwać i zawsze chodzę ze znajomymi pograć czy coś, ale zawsze mam takie swoje miejsce nad zalewem, gdzie mogę pójść się wyciszyć, założyć słuchawki, po prostu patrzeć na wodę i odpocząć, zrelaksować się. Już od czasów kabaretu starszych panów co najmniej wiemy, że piosenka jest dobra na wszystko. Nic dziwnego, że w ten sposób akurat relaksuje się i przygotowuje do kolejnych wyścigów. Kacper Woryna wspominał o tym, że dość wcześnie zaczynał przygodę z motocyklami. Pamiętajmy, że to jest złoty medalista Mistrzostw Polski z 2011 roku na motocyklach o pojemności 80 cm sześciennych. A my po raz kolejny zaglądamy do parku maszyn. So far, the rivalry is very fierce, and we know that the classification is very flattened. There are a lot of leaders to reach for the rostrum tonight. You're doing great so far, 4 points after 2 hits. Is that okay for you, or you are expecting more? 4 punkty. Czy ten wynik cię zadawala, czy oczekujesz więcej? No cóż, oczywiście, że to nie jest rezultat, który mnie satysfakcjonuje, bo zawsze celuję w zwycięstwo, no ale robię co w mojej mocy, staram się jak mogę. Na razie tego są takie efekty, że mam 4 punkty na swoim koncie. Jakie są twoje doświadczenia, jeśli chodzi o tor w Rybniku? No, za wielu doświadczeń to Emil Sajfudinow nie ma, jeśli chodzi o rybnicki obiekt, no ale tak jak na każdym torze, trzeba być szybkim, trzeba szukać odpowiednich ustawień w swoich motocyklach, trzeba szukać na dystansie prędkości. Jeżeli to wszystko się ze sobą zgra, no to wtedy sukcesy same mogą przyjść. Nie jest dla mnie istotne, mówi Emil Sajfudinow, to z jakiego pola startowego pojadę i kto będzie moim rywalem. Chodzi o to, co oczywiście jest truizmem, jeśli chodzi o żużel, by dobrze wystartować, a potem niezagrożony mknąć do mety po pewne zwycięstwo. Tyle Emil Sajfudinow, jak już wspomniała Marcelina Rutkowska, która zadawała pytania Rosjaninowi, na jego koncie na razie 4 punkty. 2 razy finiszował w swoich wyścigach na drugiej pozycji. Raz, gdy jechał z trzeciego pola startowego. No i tym drugim zawodnikiem, który punktował jadąc w kasku białym, jest Leon Madsen. Tymczasem na prostej startowej pojawił się Przemysław Pawlicki. On, skoro sprawdza stan drugiego pola startowego, no to wiadomo, że przygotowuje się do wyścigu 12, bo właśnie w tym biegu, który zakończy trzecią serię startów, pojedzie z
pola drugiego w kasku niebieskim. No i tam właśnie szuka odpowiedniego miejsca, by ustawić swój motocykl zawodnik reprezentacji Polski, który też przecież liczy się w walce o medale Mistrzostw Europy. Na razie na koncie Polaka w zawodach rybnickich 4 punkty, a w sumie w Mistrzostwach Europy ma ich 30 w swoim dorobku. Tak więc na pewno ma ten medal na wyciągnięcie ręki. Warunek konieczny, by stanąć na podium. Trzeba solidnie punktować w pozostałych wyścigach. Najlepiej zakwalifikować się do biegu finałowego. Zazwyczaj tak jest, że się punkty zbiera, to się potem staje na podium, ale Przemek radzi sobie naprawdę dobrze, można powiedzieć, bo drugi bieg swój wygrał, pierwszym przyjechał trzeci. Ma 4 punkty, razem ich już ma 30, także nieduża strata i liczy się jeszcze w stawce o złoto nawet. Jak widzimy, tam w przebitkach jest prezes naszego klubu, myślę, że to teraz już sprawnie pójdzie, bo on nadzoruje wszystko i widać, że tam chyba jeszcze jeden element został zniszczony, także troszeczkę to czasu jednak zawiera wymiana takich elementów. Trzeba je odpiąć od bandy, połączyć ze sobą, także trochę to czasu zajmuje, no ale gdyby nie te bandy, to na pewno byłoby więcej kontuzji. Jest to świetna sprawa. Tony Briggs w tym roku wprowadził jeszcze troszkę szersze te bandy, grubsze, bardziej bezpieczne. Od tego sezonu też są one zakopywane na wejściach, na wirażach, żeby po prostu zawodnik nie wpadał pod tą bandę. Czasami się tak jeszcze dzieje, ale ogólnie jest to lepsze, że jest przesypana ta banda torem i nie ma takiego wpadania, jak zawodnicy niekiedy wpadali pod tą bandę, ciężko ich było wyciągnąć. Nie było widać ani zawodnika, ani medytyku. Zresztą wypadek Jarka Hapela z drugiego roku też to był tym spowodowany, że Jarek wpadł pod tą bandę, nie uderzył bandę, ale wleciał pod nim razem z motocyklem i przez to taka jego była ciężka kontuzja. Osamotniony Nicolas Kowati przygląda się temu, co dzieje się po przeciwległej stronie toru. Spogląda z dalekiej perspektywy na wymianę elementu dmuchanej bandy, a to już ubrany po cywilnemu, mówiąc kolokwialnie, Martin Waculik po dwóch upadkach w dwóch swoich jedynych wyścigach, w których brał udział. Jego stan zdrowia na tyle był niesatysfakcjonujący, niezadowalający, że po prostu z dalszej części turnieju Martin sobie troszkę odpuścił te zawody. Widać, że nie ma już szans na zajęcie dobrego karty, a jutro ma bardzo ważny finał, można powiedzieć, w Toruniu i dlatego wydaje mi się, że to było przyczyną, że zrezygnował z dalszych startów. Wspaniała nasza publiczność, polska publiczność zachowująca się, no wspaniale, zresztą fala cały czas idzie w jedną, w drugą stronę. Lubią się tutaj i kibice bawić i po to też przychodzą na te zawody. No i taki powinien być sport, dostarczać emocji, ale też i fantastycznej zabawy tym wszystkim, którzy chcą ten sport oglądać. Czwarta, ostatnia runda indywidualnych Mistrzostw Europy 2016. Trwa rywalizacja o triumf w zawodach w Rybniku, ale także zacięta rywalizacja o podział medali, czyli o to, kto zostanie najlepszym żużlowcem w roku 2016 na Starym Kontynencie. Dobra informacja jest taka, że organizatorzy uporali się już z wymianą wadliwej, zniszczonej przez motocykl Grigoria Łaguty dmuchaną bandą. Ten zniszczony element został wymieniony na w pełni sprawny, jest bezpiecznie. No i za chwileczkę trzej żużlowcy, którzy wystąpią w powtórzonym wyścigu dziewiątym, pojawią się pod taśmą startową. Czwarte pole będzie puste, na nim zabraknie wykluczonego za spowodowanie przerwania wyścigu Grigoria Łaguty. Z pierwszego pojedzie Nicolas Kowati, z drugiego Leon Madsen, z trzeciego Krzysztof Kasprzak. Kasprzak, podobnie jak Grigori Łaguta, z dwiema trójkami na swoim koncie w zawodach w Rybniku, czyli z dwoma indywidualnymi zwycięstwami. Wiadomo, że Łaguta w trzeciej serii startów swojego dorobku nie powiększy. Duże szanse na to ma reprezentant Polski, a to będzie oznaczało, że on do Grigoria Łaguty w klasyfikacji generalnej może solidnie się zbliżyć. No tak, może wyrównać tą
klasyfikację punktową, bo w tej chwili Krzysztof ma 30 punktów, jeżeli by wygrał, będzie miał 33. No i inni zawodnicy też, Wacek Milik ma 31, Marcin 30, też na pewno będzie chciał wygrać ten wyścig, tutaj nie ma odpuszczania i fajnie, że tak ta klasyfikacja wygląda, bo do ostatniego biegu podejrzewam dzisiaj będziemy się emocjonować tym, kto zostanie tym mistrzem Europy. Zeskoczył ze swojego motocykla Krzysztof Kawczak, nagarnął tej luźnej nawierzchni gdzieś tam już spoza taśmy startowej na swoje trzecie pole. Wszystko robi reprezentant Polski, by to wyjście ze startu było jak najlepsze w jego wykonaniu. Jeszcze odjechał w kierunku wyjścia z drugiego łuku, jeszcze poszuka koncentracji, poprawi gogle, wypróbuje sprzęgło w swoim motocyklu, no i pojawi się na trzecim polu, na pierwszym Nicolas Kowalti, na drugim Leon Madsen. W pierwszym podejściu do wyścigu dziewiątego Duńczyk popisał się genialnym startem, świetnie rozegrał pierwszy łuk, był na prowadzeniu, no ale nie dane mu było ukończyć tej gonitwy na prowadzeniu, bowiem wyścig został przerwany po upadku Grigoria Łaguty, Rosjanina. Powtórce biegu dziewiątego nie oglądamy, Rosjanin będzie oglądał swoich rywali z parku maszyn, no i pewnie będzie kalkulował, ile punktów mu potrzeba do tego, by ciągle być liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy. Rozpoczynamy trzecią serię startów wyścigiem dziewiątym. Nicolas Kowalski, Leon Madsen, Krzysztof Kawczak. Bardzo dobrze Leon Madsen. Niechże także Krzysztof Kawczak poszuka prędkości przy krawężniku. Madsen na zewnętrznej, Kawczak na prowadzeniu. Fantastyczny manewr reprezentanta Polski. Widać było, że tam skradający się po zewnętrznej Leon Madsen zostawi dużo miejsca przy krawężniku. No i właśnie tam postanowił pojechać w pierwszym łuku Krzysztof Kawczak. I to była dobra sytuacja do tego, by wejść na prowadzenie. Madsen jest trzeci. Na drugim miejscu Kowalski, chociaż Duńczyk nie rezygnuje z poprawienia swojego dorobku punktowego w tym wyścigu. Wiadomo, że skoro jedzie trzech zawodników, ten ostatni ma z urzędu jeden punkt, ale Madsen robi wszystko, by zniwelować dystans, jaki dzieli go od Nicolasa Kowalskiego. Jeszcze tylko pół okrążenia i rozpoczną ostatnie kółko. Krzysztof Kawczak idealną ścieżką podąża po kolejne trzecie indywidualne zwycięstwo. Leon Madsen szuka prędkości pozewnętrznej, ale jeszcze nie może napędzić swojego GM-a. Jeszcze nie ma możliwości na to, by zbliżyć się do Kowalskiego. Teraz po zewnętrznej zaatakował i kto będzie drugi? Leon Madsen! Błąd jeden, jedyny w tym wyścigu Nicolasa Kowalskiego. Okazał się bardzo, bardzo kosztowny na wyjściu z ostatniego łuku, ostatniego krążenia. Odjechał za bardzo na zewnętrzną Nicolas Kowalski, no i skorzystał z tego prezentu Leon Madsen, wyrywając dwa punkty z rąk Argentyńczyka, który jednak ma prawo jeździć w Mistrzostwach Europy, bowiem startuje z włoską licencją. Zresztą włoskie obywatelstwo też ma ten żużlowiec. Ale najważniejsze i najistotniejsze dla sympatyków polskiego żużla jest to, że Krzysztof Kawczak wygrał. Tak, Krzysztof zdobył 3 punkty, wyrównał się punktacji, wyrównał się z Griszą Łagutą. Tutaj po przegranym starcie Krzyszka supermanek do krawężnika zjechał. Kowalski wyszedł ze startu najlepiej. No i popełnił błąd, bo odjechał od krawężnika. Krzysztof to wykorzystał i dalej Polak liczy się bardzo złoto. Tutaj mamy ostatni atak, ostatni łuk, ostatni wiraż, gdzie Kowalski popełnił błąd, odszedł za szeroko, wykorzystał to Madsen, zdobywając 2 punkty. Także też dalej Leon liczy się w tej stawce zawodników walczących o tytuł. Błąd Kowalskiego zdecydowany, bo jechał 3,5 krążenia poprawnie, ostatni łuk pojechał za szeroko, wykorzystał to Leon Madsen. Krzysztof Kawczak zazwyczaj nigdy nie jest zadowolony po wyścigach. Tam są burzliwe dyskusje zawsze w boksach. Ale na razie 9 punktów prowadzenia, także myślę, że tak najgorzej nie jest.
No, bardzo dobrze w wykonaniu reprezentanta Polski, a w wyścigu 10 ujrzymasz 3 zawodników spod biało-czerwonej flagi. Na polu pierwszym ustawiony już Janusz Kołodziej, na polu drugim Antoni Olimpek, za Andersa Thomsena Robert Chmiel, za Martina Waculika Dominik Kubera. Wschodzące gwiazdy polskiego żużla, mam na myśli tutaj zawodników z 3. i 4. pola startowego. Antoni Olimpek, chcąc bronić pierwszej pozycji, jaką zajmował przed tymi zawodami w klasyfikacji łącznej indywidualnych mistrzostw Europy, musi zacząć solidnie punktować. W pierwszym swoim wyścigu dojechał do mety na 2. pozycji. W 2. serii startów do mety w ogóle nie dojechał. Pamiętamy tę sytuację, gdy pozorowany defekt miał reprezentant Szwecji. Nie pofatygował się, by przekroczyć linię mety, w związku z czym w jego dorobku wpisana literka D. No ale teraz z tego w miarę dobrego 2. pola startowego pojedzie Szwed. Z 1., czyli po lewej ręce Antoni Olimpeka, Janusz Kołodziej. Z 3. Robert Chmiel, z 4. Dominik Kubera. Zagrały motocykle do mety bliżej startu. Janusz Kołodziej rzepnie na zewnętrzną Antoni Olimpeka. No i Szwed troszeczkę przeszkodził w napędzaniu się po zewnętrznej Dominikowi Kuberze. Tymczasem Olimpeka zbliżył się na moment tylko Robert Chmiel. Prowadzi Janusz Kołodziej przed Antoni Olimpekiem. Robert Chmiel jest na miejscu trzecim. Dominik Kubera na 4. pozycji. Dwaj juniorzy z Polski na 2 końcowych lokatach w tym wyścigu. Antoni Olimpek, ależ tam wygina się na swoim ziemię. Szuka balansu z ciałem, szuka prędkości, szuka odpowiedniej ścieżki, by mocno zbliżyć się do Janusza Kołodzieja. No i teraz to uczynił, ale Kołodziej na przeciwległej prostej 3. okrążenia odskoczył Szwedowi. Zyskał na kilka metrów przewagi. No i rozpoczyna ostatnie kółko na prowadzeniu. Wykorzystał dobrodziejstwa 1. pola startowego Janusz Kołodziej. Choć do końca tego biegu na pewno będzie czuł na swych plecach oddech rozpędzającego się Szweda, kto jednak obroni tę 1. lokatę. Antoni Olimpek 2, 3. Robert Chmiel, na miejscu 4. Dominik Kubera. Emocje były, niewielkie odległości pomiędzy Januszem Kołodziejem i Antoni Olimpekiem, ale najważniejsze jest to, że Polak obronił się przed tymi atakami Szweda, bo to jest istotne nie tylko z tego punktu widzenia, że Kołodziej przed Lindbeckiem dojeżdża do mety, ale odbiera punkty Szwedowi, a to z kolei pozwala realnie myśleć o medalu i Krzysztofowi Kasprzakowi, i Przemysławowi Pawlickiemu, który przecież też walczy o to, by na koniec zmagań w SEK 2016 być na podium. Dokładnie tak jak mówisz, bo Antoni Olimpek też ma teraz 33 punkty i Janusz po prostu sprawił to, że stracił punkty Antony. Po starcie mieliśmy tutaj słabszy start Roberta. Antonio pojechał szerzej, Robert umiejętnie zjechał do krawężnika. Szkoda, że tam nie napędzał się. No, widać, że jeszcze umiejętności, może nie ten sprzęt i doświadczenie, bo widać, że Antonio no, szybko jedzie. Robert zrobił tutaj przycinkę do małej. Muszę powiedzieć, że w meczu z Unią Tarnów też postraszył trochę Janusza Kołodzieja, bo wyszli na 5-1 i z kolegą z drużyny i dwa okrążenia jechał przed Januszem. Tutaj widać, że Antonio bardzo szybki, zbliżał się do Janusza, ten jednak jechał odpowiednią ścieżką i zdołał pokonać czarnoskórego Szweda. No nie może być zadowolony z przebiegu tej rywalizacji Antoni Olimpek, tylko 4 punkty na jego koncie i w sumie 33, czyli tyle samo, ile ma Grigori Łaguta i Krzysztof Kasprzak. No widać, jak emocjonujące, jak zacięte do samego końca będą te zawody, ale my już spoglądamy na to, co dzieje się pod taśmą startową, bo tam trwają wybory najlepszych miejsc, najlepszych kolejn po to, by jak najlepiej wystartować do biegu 11, a w nim pojadą z 1. pola Niki Pedersen, z 2. Jonas Kilmakorpi, z 3. Emil Sajfudinow i z pola 4. Wacław Milik. I Sajfudinow, i Milik na razie
po 4 punkty na ich koncie. Dwukrotnie do mety dojeżdżali na drugiej pozycji. Nicky Pedersen swój pierwszy wyścig wygrał, w drugim dojechał do mety na drugiej pozycji. No i Jonas Kylmakorpi na koncie reprezentującego Szwecję zawodnika. Tylko jedyny punkcik, ale oczywiście nie pozostają bez szans, by ten dorobek się powiększył. Już zawodnicy pochylili się nad kierownicami swoich motocykli. Nicky Pedersen, Jonas Kylmakorpi, Emil Sajfudino, Václav Milik. Bardzo dobrze Kylmakorpi, ale najlepiej Nicky Pedersen. Przerwany wyścig. Zdaje się, że nierówny start. Jonas Kylmakorpi chyba tak, tam... Troszkę chyba ukradł Jonas ten start, dlatego sędzia podjął właściwą decyzję, żeby go przerwać. Zaraz popatrzymy powtórki i było widać, że wszczelił się w taśmę, znaczy nie w taśmę, ale wszczelił się tak, że popatrzmy, stoją, że zawodnicy stali nieruchomo, no i nie można powiedzieć, oj, poszedł wcześniej, przed puszczeniem, no ale gdyby mówię, ktoś ma chwilę później poszła, no to by wylądował w taśmie, no. Wyczuł sędziego, można powiedzieć, i no dobrze, jest powtórka i w tym składzie, także... Wyczuł sędziego, ale sędzia okazał się najcwańszy ze wszystkich zawodników, bo nakazał powtórzenie startu do wyścigu 11. Oczywiście nikt nie jest wykluczony. Wszyscy czterej uczestnicy gonitwy 11 pojawią się ponownie pod taśmą startową. Mamy potwierdzenie komunikatu Christera Gardela, czyli szwedzkiego arbitra, który czuwa nad zgodnością z przepisami w tych zawodach. Ostatni pod taśmę podjedzie Nicky Pedersen. Trzej uczestnicy biegu 11 już na swoich torach się pojawili. Najintensywniej pracuje nad przygotowaniem sobie kolejny Václav Milik, który ruszy z czwartego pola startowego po swojej lewej ręce. Ma Emila Sajfudinowa. Z drugiego pola ruszy Jonas Kylmakorpi. No a na pierwszym pojawił się Nicky Pedersen, tym razem z innego miejsca, a nie, jednak wraca na to, z którego ruszał do pierwotnego podejścia do biegu 11, czyli bardzo, bardzo blisko wewnętrznej części toru, bardzo blisko krawężnika ustawiał się reprezentant Danii. Powtórzony wyścig 11, powtórzony w pełnym czteroosobowym zestawieniu od wewnętrznej części, czyli od krawężnika. Nicky Pedersen, Jonas Kylmakorpi, Emil Sajfudinow i Václav Milik. Wszystko gotowe do rozpoczęcia rywalizacji. Kto najlepiej? Nicky Pedersen, świetnie dając to pierwsze gołko i proszę. Jeszcze pozostali uczestnicy biegu 11 oglądają plecy duńskiego zawodnika. A teraz po wewnętrznej Emil Sajfudinow już uporał się z Václavem Milikiem, a za chwileczkę to samo może zrobić z Jonasem Kylmakorpim. Tak jest! Powinno być na miejscu drugim, choć jeszcze Kylmakorpi nie odpuszcza, to jednak musi skapitulować przed atakiem po wewnętrznej Rosjanina i tak też się dzieje, a za chwileczkę reprezentant Szwecji będzie w tarapatach, bo także po wewnętrznej atakować go będzie Václav Milik i to stało się już faktem. Czech jedzie na ostatniej punktowanej pozycji, przed nim będzie z bezpieczną przewagą nad czeskim zawodnikiem Emil Sajfudinow, a prowadzi Nicky Pedersen, który genialnie wystartował, świetnie dojechał do pierwszego oku. No i już w połowie pierwszego okrążenia miał bezpieczną przewagę nad rywalami, ale Sajfudinow jeszcze nie składa broni, jeszcze ma pół okrążenia na to, by zmusić do błędu Nickiego Pedersena, ale świetnie pojechał Duńczyk, oj, podniosło delikatnie maszynę Duńczyka, wyciągnęło go na zewnętrzną, pojechał w tym ostatnim łuku ostatniego okrążenia bardzo mądrze, pilnował wewnętrznej części toru, by nie zostawić najdrobniejszego nawet miejsca Sajfudinowowi na skuteczny atak. Koniec końców mógł być niewesoły dla Duńczyka, bo wyciągnęło go na zewnętrzną, ale siłą rozpędu dojechał do mety na pierwszej pozycji, a więc Nicky Pedersen triumfatorem wyścigu 11 przed Emilem Sajfudinowem, Václavem Milikiem i Jonasem Kylmakorpim. Tutaj mieliśmy walkę w pierwszym okrążeniu. Zawodnicy jechali bardzo ciasno. Pełna czwórka w bliskim kontakcie. Nicky po wygranym starcie, tutaj mamy teraz powtórkę startu, zdecydowanie odjechał. Wacek Milik szedł do środka toru. Walka była Kylmakorpi. Początkowo jechał drugi.
potem dał się wyprzedzić i Sajfudinowowi i Milikowi, także troszeczkę walki, chociaż przez jedno okrążenie było, coś się działo na tym torze. Tutaj mamy atak Waszka po szerokiej, wykorzystał to Sajfudinow, wyprzedzając zawodnika z Czech i Fina ze szwedzką licencją, bo to na pewno, jak wiemy, jest po prostu fiński. Ja jednak jeździ szwedzką licencją. Tutaj mamy końcówkę wyścigu. No, Sajfudinow starał się atakować Petersena. Widać, że zawodnicy Leszna dzisiaj zupełnie inaczej się czują na tym torze niż na meczu ligowym, kiedy byli naprawdę słabo dysponowani w tym dniu, na szczęście dla nas. I nie zrobili tyle punktów, co dzisiaj. Tak, drużyna rybnicka w meczu ligowym pokonała Unię 54-35. Nicky Pedersen w tamtym spotkaniu zdobył 5 punktów. Jeszcze słabiej spisał się Emil Sajfudinow, który tylko 3 punkciki zdobył dla siebie indywidualnie i dla swojej drużyny. A my za chwileczkę emocjonować się będziemy wyścigiem 12, który zamknie trzecią serię startów. Kacper Woryna, pierwsze pole startowe. Przemysław Pawlicki, drugie pole. Trzecie Peter Liung, czwarte Andrzej Lebiedź. No, przydałoby się indywidualne zwycięstwo, przydałyby się 3 punkty Przemysławowi Pawlickiemu. On przecież ciągle realne ma szanse na to, by stanąć na podium indywidualnych mistrzostw Europy. Przed ostatnią, czwartą rundą, przed zawodami w Rybniku był najwyżej klasyfikowany z Polaków z 26 punktami. Podczas tego turnieju 4 punkty już zdobył, czyli ma w sumie 30. No, a jak gdyby wygrał, to miałby 33 i dołączyłby do Krzysztofa Kasprzaka, Grigoria Łaguty i Antonio Lindbecka, którzy właśnie 33 punkty na swoim koncie mają. Woryna, Pawlicki, Liung, Lebiedzie wystartowali. Bardzo dobrze Woryna, dobrze także Lebiedzie z czwartego pola startowego. Pawlicki szukał tej prędkości przy krawężniku, ale tam podróżował Kacper Woryna, więc zabrakło miejsca, zabrakło dobrego toru jazdy dla Przemysława Pawlickiego i w efekcie jest on na miejscu trzeci. Będzie za chwileczkę dobierał się do skóry Kacprowi w Worynie. Peter Liung po dobrym początku tego turnieju, jadąc w wyścigu 12 z trzeciego pola startowego, na razie na końcu stawki, ale Szwed nie rezygnuje z rywalizacji. Tymczasem Kacper Woryna bardzo mądrze jedzie, bardzo umiejętnie broni się przed atakami Lebiediewa. Łotysz napędza się po zewnętrznej, no ale to nie poprawia jego sytuacji w tym wyścigu, bo Kacper Woryna ciągle jest w miarę bezpieczną przewagą, chociaż teraz Lebiediew na swoim bardzo szybkim motocyklu zbliżył się do reprezentanta Polski. Jeszcze będzie go atakował, jeszcze go będzie nękał. Pokazuje się to z lewej, to z prawej strony, to przy krawężniku, to po zewnętrznej. Teraz ostatnia szansa po zewnętrznej, ale Woryna broni się na jednym kole, przecinając linię mety. No i oczywiście to wzbudza wielki aplauz wśród rybnickiej publiczności, która przecież w przeważającej większości zasiada na trybunach stadionu Rowu. Kacper Woryna na pierwszym miejscu, drugi Andrzej Lebiediew, trzeci Przemysław Pawlicki, na miejscu czwartym Peter Liung, a to jeszcze raz wiwatujący, cieszący się, radujący z indywidualnego zwycięstwa Kacper Woryna. Tak, jak powiedziałem wcześniej, Kacper bardzo lubi z pierwszego toru startować. Tutaj wygrał start i widać, że Andy Lebiediew w motocyklu coś pozmieniał, bo był bardzo szybki w tym wyścigu. Przemek niestety trzeci przyjechał. A Kacper pilnował tej pierwszej pozycji, odpierał ataki za ciekły, można powiedzieć, Andrzeja. Tutaj mamy start i widzimy, jak Kacper odjeżdża do łuku. Przemek pojechał dobrze, tylko w tym momencie został po prostu przeblokowany trochę przez Kacpra. Wykorzystał to Lebiediew, który pojechał szerzej i widać, że po tej szerokiej ten motor był dosyć dobrze był przypasowany i dobrze jechał. Nabierał tam szybkości i nie oddał tego drugiego miejsca, a wręcz walczył o pierwsze, atakując cały czas przez cały wyścig Kacpra. Kacper tutaj troszeczkę błędu zrobił, za szeroko wyszedł, ale skorygował to w kolejnych wirażach i nawiózł trójkę, tak jak powiedziałeś, ku uciesze rybnickiej publiczności, bo
jest to tutaj wychowanek klubu i tutaj mamy zdecydowane, po prostu zdecydowaną jazdę Kaspra. Nie pozwolił sobie dojechać, wjechał, położył się, można powiedzieć, na Lebediewa, dojechał do Kremeśnika jako pierwszy, no i zwyciężył. Widać taką tendencję zwyżkową Kaspra Woryny. Rozpoczął od trzeciego miejsca, potem była dwójka. Teraz jest indywidualne zwycięstwo, w sumie 6 punktów na jego koncie. No i oczywiście nadzieję na to, by pojechać w wielkim finale, bo pamiętajmy, dwaj zawodnicy z największą liczbą punktów po zasadniczej części turnieju, czyli po 20 wyścigach, zyskują bezpośredni awans do wielkiego finału. Natomiast różowcy z miejsca 3., 4., 5. i 6. pojadą w biegu barażowym o dwie lokaty, które dadzą także awans do wielkiego finału. Rywalizacja w ostatniej, czwartej rundzie SEC 2016, rywalizacja w Rybniku o podwójną stawkę, o zwycięstwo w tych zawodach, ale także o medale indywidualnych mistrzostw Europy. Na razie blisko i jednego, i drugiego sukcesu Krzysztof Kasprzak. Krzysztof Kasprzak pojedzie w wyścigu 13. On wylosował numer pierwszy, więc wiadomo, że zawsze pojawia się na torze po jego równaniu. Jechał już z pierwszego, z drugiego, z trzeciego pora. Teraz czas na to, by zmierzyć się z torem czwartym. No i oczywiście z rywalami, a ci przeciwnicy w wyścigu 13. to będą Andrzej Lebediew, Janusz Kołodziej i Wacław Milik. Twoje pozytywne nastawienie jest jednym z twoich atutów, ale to nie tylko to sprawia, że liczysz się w walce o medale. W Gistrow nie poszło ci zbyt dobrze, ale w następnych rundach odrobiłeś trochę strat, no i wciąż walczysz o medale. No tak, w Gistrow rzeczywiście mi nie poszło najlepiej, no ale trzeba było o tym jak najszybciej zapomnieć. Trzeba było naciskać dalej, być pozytywnie nastawionym i walczyć o jak największą zdobycz punktową. I to na razie mi się udaje. Jak oceniasz swoje szanse na podium w tych zawodach? Myślę, że są całkiem nieźle. Moje motocykle są szybkie. Tor jest trudny, jest sporo na nim nierówności, więc gdy jadę swoim motocyklem, troszkę mnie trzęsie, no ale trzeba przede wszystkim popisywać się dobrymi startami, no i mam nadzieję, że to pozwoli mi wdrapać się na podium, no i powalczyć o medal w końcowej klasyfikacji. Niezależnie od tego, z którego pola startowego się jedzie, najistotniejsze jest to, żeby dobrze wstrzelić się w taśmę startową i dobrze wystartować. W ostatniej serii startów jadę z czwartego pola. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Rywali będę miał na pewno mocnych, ale postaram się dać z siebie wszystko i wpisać się jak najlepiej. Tyle Leon Madsen, jak mogliśmy zauważyć, bardzo pozytywnie nastawiony. On przed rozpoczęciem rywalizacji w Rybniku, czyli po trzech rundach, był klasyfikowany na miejscu czwartym. Miał 26 punktów. W Rybniku zdobył 6, a więc ma 32, czyli tylko punkt traci do tej czołówki, która zgromadziła 33 punkty na swoim koncie. No tak, po tych 12 wyścigach widzimy, że jeszcze 7 zawodników ma szansę na złoto, bo 3 zawodników ma po 33 punkty, to jest Kasprzak, Lindbeck i Łaguta. 32 mają Milik, Madsen, a 31 Przemek Pawlicki i Niki Pedersen, który dzisiaj naprawdę jedzie świetnie. 8 punktów w 3 startach, także wszystko się jeszcze może wydarzyć i to chyba jest tą perełką tym, że będziemy się emocjonować do końca. Nie wiemy co będzie. Każdy zawodnik musi w każdym biegu dać siebie wszystko, żeby tych punktów nie tracić, tak? Jak Grisza w swoim ostatnim starcie.
tylko kolekcjonować trzeba punkty i zobaczymy, jak to na końcu wyjdzie. Tak jest, najważniejsze, by emocje do samego końca towarzyszyły zmaganiom zawodników. Oglądaliśmy przed momentem Krzysztofa Kasprzaka. On w meczu ligowym w barwach swojej drużyny w PGE Ekstralidze, czyli Stali Gorzów, zdobył na tym obiekcie aż 13 punktów. Raz wygrał, raz przegrał z Grigoriem Łagutą, a w ostatniej rundzie SEC 2016 jest jedynym niepokonanym do tej pory zawodnikiem. Trzykrotnie stawał pod taśmą startową i trzykrotnie do mety dojeżdżał na pierwszej pozycji. Życzymy, myślę, wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiego speedwaya, polskiego żużla, by ta świetna dyspozycja Krzysztofa Kasprzaka była kontynuowana. Wygrywał z pierwszego pola startowego, z drugiego, z trzeciego. Czas, by to samo uczynić, jadąc z tego najbardziej zewnętrznego, czyli czwartego toru. No, aby mu się to udało, bo chciałbym chyba przypomnieć, że Krzysztof był już mistrzem Europy, ale w tej starej formule. Co prawda miał tyle samo punktów, co reprezentant gospodarzy Suchanek, bo to sama był finał, a jednak było losowanie monetą i wygrał je niepodważalnie. I dlatego chciałby na pewno tą koronę z powrotem uzyskać. Krzysztof Kasprzak, a jego rywalami w wyścigu 13, w biegu, który otwiera czwartą serię startów, będą Wacław Milik, który pojedzie z pola trzeciego, Janusz Kołodziej, który ruszy z drugiego toru, no i na pierwszym ustawi się Andrzej Lebiediew, o którym mówiliśmy, że wreszcie odnalazł te idealne ustawienia w swoim motocyklu. Widać, że ten jego GM jest spasowany do nawierzchni rybnickiego toru, jedzie z tego toru najlepszego pierwszego pola startowego. Jeśli dobrze wyskoczy z pod taśmy, jeśli dobrze dojedzie do pierwszego łuku i dobrze rozegra ten pierwszy łuk, no to może być trudno go doścignąć, ale my ściskamy mocno kciuki za Krzysztofa Kasprzaka i liczymy, że to on zwycięży w biegu 13. Andrzej Lebiediew, 3 punkty na jego koncie. Janusz Kołodziej ma punkt więcej. Wacław Milik z 5, no i Krzysztof Kasprzak. Kompletny na razie występ reprezentanta Polski. 9 punktów na jego koncie. 3 razy po 3 punkty, 3 indywidualne zwycięstwa. No i ta pasta była kontynuowana przez zawodnika Gorzowskiej Stali. Lebiediew, Kołodziej, Milik, Kasprzak wystartowali do wyścigu 13. Dobrze Krzysztof Kasprzak, ale tam nie miał miejsca na to, by zjechać do wewnętrznej części toru. A poza tym ten bieg już został przerwany. Znów nierówny start. Tak przynajmniej widział to wszystko ze swojego miejsca szwedzki sędzia Christer Gardel. Za chwileczkę będziemy mieli powtórkę i wydaje mi się, że Krzysztof Kasprzak wyjechał troszkę wcześniej. Też tak jak Kilmakorpi trafił. Zobaczmy. No tak, identyczna sytuacja jak z Jonasem Kilmakorpim. Kasper puścił sprzęgło i na szczęście ta taśma poszła do góry, że nie dotknął jej, nie zostaje wykluczony i po prostu będzie mógł wystartować powtórnie tego wyścigu. Bo strata punktów, każda strata punktów na tym etapie już tych zawodów, no to pozbawia go, każdego z tych zawodników, co walczą o tytuł, pozbawia ich możliwości zdobycia złota. Mechanicy Krzysztofa Kasprzaka pilnują jego motocykla, by nie zgasł, natomiast reprezentant Polski Stependy udał się na czwarte pole startowe, by tam uklepać sobie, przygotować tę dogodną... Robotę agralne tak zwane. Jest. Przygotowuje sobie to pole, uklepuje kolejne, bo była jeszcze za głęboka. Nasypał tamtej nawierzchni, doklepał, żeby z tego startu jak najlepiej wyjść. Wszystko w porządku z tym miejscem na czwartym polu startowym, z którego pojedzie Krzysztof Kasprzak. Czas więc, by dosiąść GM-a i ustawić się w tym miejscu, które tak pieczołowicie sobie przygotował. Zobaczymy, czy
to miejsce poniesie reprezentanta Polski do kolejnego triumfu w rybnickich zawodach. Powtórzony wyścig 13, ale jeszcze czekamy, aż wszyscy czterej żużlowcy znieruchomieją pod taśmą startową. Jeszcze tylko 30 sekund mają na to, by w przepisowej odległości na swoich polach znieruchomieć i być gotowymi do tego, by rozpocząć ściganie w biegu 13. Andrzej Lebiediew, kask czerwony i pierwsze pole startowe. Drugi tor, Janusz Kołodziej w kasku niebieskim w trzecim. Z trzeciego pola w kasku białym pojedzie Wacław Filip, z pola czwartego w kasku żółtym Krzysztof Kaczak. Dobrze pojechali, dobrze Wacław Filip, dobrze też z pierwszego Lebiediew po zewnętrznej napędza się Krzysztof Kaczak. Na co to pozwoli na razie na drugą lokatę reprezentantowi Polski, ale jak go znamy i wiemy jakie ma ambicje, to na pewno nie zrezygnuje z ścigania Wacława Filipa. No mówiliśmy o tym, że to trzecie pole, ten trzeci tor nie jest najlepszy, ale kłam temu zadaje Wacław Milik, który teraz mknie do mety z w miarę bezpieczną przewagą nad Krzysztofem Kaczakiem. Wszyscy czterej zawodnicy przyklejeni do wewnętrznej części toru. Wszyscy jadą w tym biegu bardzo, bardzo blisko krawężnika. Teraz zachwiało troszeczkę na motocyklu Krzysztofem Kaczakiem, ale nie stracił on zbyt dużo ze swojej przewagi na biorącym na trzeciej pozycji Andrzeja Lebiediewa. Rozpędza się łotów, znów będzie starał się atakować po zewnętrznej. Znów szuka prędkości, jadąc bardzo, bardzo szeroko, ale na szczęście dla Krzysztofa Kaczaka te wysiłki Łotysza na razie nie są skuteczne i oby tak było do mety. Nie ma kolejnego indywidualnego zwycięstwa, ale są dwa bardzo cenne punkty dopisane do dorobku zawodnika rodem z Leszna, ale od kilku sezonów reprezentującego barwy Stali Gorzów. Nie ma już niepokonanego zawodnika w tym turnieju, no ale dobrze, że skoro nie udało się wygrać, to chociaż na drugim miejscu dojechać Polakowi. W sumie w tym turnieju ma 11 punktów na swoim koncie, a w klasyfikacji generalnej mistrzów Europy 35 punktów. I on w tej chwili jest liderem, no ale pamiętajmy, że jeszcze i Lindbeck, i Łaguta mają wyścigi w czwartej serii startu. Mamy powtórkę startu, gdzie zdecydowanie Waszek Milik wygrał ten start. Odjechał przeciwnikom. Krzysztof Kaczak po szerokiej zaatakował Lebiediewa i udało mu się wyjść na drugą pozycję. No i w takiej kolejności zawodnicy już dojechali do mety. Widać, że Janusz Kołodziej zdecydowanie z tyłu od startu do mety. No i w tym momencie Milik zrównał się punktami z Kaczakiem. Także ta rywalizacja robi się coraz bardziej ciekawa, bo nie możemy pewnego faworyta mieć i każdy walczy, można powiedzieć, o swoje. Dominik Kubera na pierwszym polu startowym. On zastępuje Martina Waculika, który wycofał się z rywalizacji po dwóch upadkach w dwóch swoich początkowych wyścigach. Kasper Waryna, drugie pole startowe, trzecie Niki Pedersen i czwarte Grigori Łaguta. Pewnie oczy wszystkich sympatyków żużla skupione na trzecim i czwartym polu startowym, tam gdzie ustawiają swoje motocykle Niki Pedersen i Grigori Łaguta, ale przecież i Kasper Waryna tutaj zasygnalizował, że dopasował odpowiednio sprzęt do stanu nawierzchni toru, jest bardzo szybki na dystansie. Pokazał w wcześniejszej serii wyścigów, że potrafi bronić pierwszej pozycji. No i może to on pogodzi faworytów tej gonitwy. No i zobaczymy, co zademonstruje Dominik Kubera, który wyruszy do wyścigu 14 z pierwszego pola startowego. Niki Pedersen, ciągle liczący się w walce o medal indywidualnych mistrzostw Europy. On nie schodzi z podium tego nowego, zreformowanego cyklu indywidualnych mistrzostw Europy od samego początku. W 2013 roku w ostatniej rundzie stracił pewny, wydawałoby się, tytuł mistrzowski na rzecz Martina Waculika. Musiał zadowolić się srebrem. Potem był medal brązowy. No i w poprzednim sezonie znów drugi stopień podium. Wyścig 14.
Rubena Woryna Pedersen, Łaguta. Bardzo dobre widzowi Łaguta. Świetnie także Niki Pedersen, ale najlepiej Dominik Kubera, choć pewnie za chwileczkę do zawodnika Unii Leszno zbliżać się będą jego rywale. Niki Pedersen atakujący po zewnętrzne. Oj, wyciągnęło na zewnętrzną Duńczyka, a Grigori Łaguta przy krawędziku przegrawił się na trzecią lokatę. Pedersen konsekwentnie będzie napędzał się po zewnętrznej. Grigori Łaguta będzie atakował przy krawędziku, a za plecami tej dwójki Kacper Woryna, a na czele Dominik Kubera. Fantastyczna postawa młodego Leszczynianina, ale teraz skapituluje chyba po ataku, po szerokim Nikiego Pedersena. Już Duńczyk na czele, będzie miał 3 indywidualne zwycięstwa na swoim koncie i 11 punktów po 4 seriach startów. Kubera dzielnie się bronił przed atakami Nikiego Pedersena. Skapitulował także po szarży Grigoria Łaguty. Rosjanin ściga Nikiego Pedersena. Ostatni łuk ostatniego okrążenia. Grigori Łaguta po zewnętrznej czy Pedersen? Niki Pedersen obronił pierwszą pozycję. Łaguta drugi, trzeci Dominik Kubera. Na miejscu czwartym Kacper Woryna. Fantastyczna walka, świetna rywalizacja, której języczkiem uwagi był Dominik Kubera, który po idealnym wyjściu spod taśmy startowej długo jechał na cele stawki, no ale ostatecznie za jeden punkt dojechał do mety, czyli na trzeciej pozycji. Niki Pedersen wygrywa przed Grigoriem Łagutą. No i Pedersen zrównał się w rybnickim turnieju, jeśli chodzi o dorobek punktowy, z Krzysztofem Kasprzakiem. Obaj mają po 11. Mamy powtórkę wyścigu. No, dobry start Łaguty, dobry, rewelacyjny pewnie start Kubery, który przez większość wyścigu był na czele stawki. Tutaj mamy jeszcze raz powtórkę. I Wisza, wydaje mi się, troszkę za szeroko to tracił. Emocji mieliśmy już w tym wyścigu trochę, bo walka była i ataki z dalszych pozycji na te te lepsze pierwszą, drugą, bo Niki atakował przez 4 kółka Kuberę, w końcu to osiągnął i potem Grisza też uporał się wcześniej z Woryną i to samo uczynił potem z Kuberą. No tutaj jeszcze ten turniej nie się tak podłużej, bo zazwyczaj Grisza tam wychodził dobrze. No i Niki też zasygnalizował, że też się będzie jeszcze liczył w walce o mistrzostwo, bo ma w tej chwili 34 punkty, a liderzy mają po 35, także wszystko jest jeszcze możliwe. Emocje i dramaturgia do samego końca gwarantowane. Takie same emocje powinny towarzyszyć wszystkim kibicom żużla w wyścigu 15. W biegu 15, pierwsze pole startowe, Leon Madsen, który ma na swoim koncie 6 punktów, 32 w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Drugie pole, Emil Sajfudinow, na razie trzykrotnie pojawiał się na torze w swoich wyścigach i za każdym razem na drugiej pozycji dojeżdżał do mety. Też 6 punktów na koncie Emila Sajfudinowa. Peter Ljung rozpoczął idealnie od drugiego miejsca. Potem było zwycięstwo, no ale w trzeciej serii startów nie przywiózł żadnego punktu do mety. No i Antonio Lindbeck, który chce wrócić się do walki, chce w końcu odnieść pierwsze indywidualne zwycięstwo w tych zawodach i może mu się to udać, ale jednak nie. Wydawało się, że dobrze wystartował, ale tam zabrakło miejsca, by zjechać do krawędźnika. A na czele Leon Madsen, ślad za nim podążający Emil Sajfudinow. Lidbeck już jest trzeci, a za chwileczkę będzie atakował Rosjanina. Miejsce czwarte Petera Ljunga, a Emil Sajfudinow już na czele stawki. Leon Madsen popełnił błąd, z którego skorzystał rosyjski żużlowiec i to on w tej chwili przewodzi stawce zawodników biorących udział w wyścigu 15. Świetna dyspozycja Emila Sajfudinowa w tym biegu. Może nie było idealnie na starcie, może nie było idealnie na pierwszym okrążeniu, ale na kolejnym już załatwił sprawę. Wypchnął na zewnętrzną Leona Madsena i on prowadzi w tym wyścigu. Za chwileczkę rozpocznie ostatnie okrążenie. Peter Ljung ciągle ostatni.
przed nim Antonio Limbeck. Chyba ten tytuł mistrza Europy powoli zaczyna odjeżdżać Szwedowi, bo pamiętajmy, żeby tutaj realnie myśleć o medalu, o tytule mistrzowskim, trzeba pojechać w wielkim finale. A Antonio Limbeck po czterech seriach startów mieć będzie tylko 5 punktów na swoim koncie. Tak też się dzieje. Limbeck trzeci wygrywa tylko z Peterem Ljungiem w wyścigu 15. Drugi finiszuje Leon Madsen, a wygrywa po raz pierwszy w rybnickim turnieju Emil Sajfudinow. Powiększa Rosjanin swój dorobek w zawodach do punktów 9. I kolejne przetasowania, kolejne można powiedzieć pokonanie kandydatów do tytułu, bo mamy tutaj start zdecydowanie. Najlepszy moment miał Emil Sajfudinow, troszkę się wyniósł, wykorzystał to Leon Madsen. Lindbeck też zjechał do małej, wyprzedzając Ljunga, ale tutaj już w tym łuku przycinka do krawężnika Sajfudinowa i przeleciał niczym Deberze koło Madsena. Madsen jeszcze pojechał szerzej i Rosjanin tutaj już nie dał sobie odebrać zwycięstwa. Tak jak mówisz, Lindbeck swoją postawą coraz dalej się oddala, chociaż ma 34 punkty w tym momencie i jeszcze tylko punkcik straty, bo zawodnicy mają po 35-34, jest grupa zawodników, która się liczy. No Emil teraz dołączył, bo ma 32 punkty i też jeszcze wszystko przed nim, jeśli wygra kolejne wyścigi, może być różnie. Także mamy ciekawe zawody, emocjonujące, rozstrzygnięcia nie znamy, na pewno je poznamy dopiero w finale. Leon Madsen powiększył swój dorobek w klasyfikacji Mistrzostw Europy do 34 punktów, a więc on ciągle jest w tej stawce zawodników walczących o medale, a za chwileczkę bieg 16, który zakończy czwartą serię startów. Jonas Kylmakorpi, pierwsze pole startowe. Drugie, Nicolas Kowati. Trzecie, Przemysław Pawlicki. Oj, bardzo, bardzo by się przydało kolejne indywidualne zwycięstwo, bo jedno już na swym koncie Przemysław Pawlicki w tych zawodach ma. No i z pola czwartego w miejsce kontuzjowanego, niezdolnego do dalszej części turnieju Andersa Thomsena. Po raz kolejny, po raz trzeci pojedzie Robert Chmiela, więc zawodnik miejscowego rowu Rybnik. No, stawka powiedzmy sobie średnia, jeśli chodzi o rywali Przemysława Pawlickiego, z tym, że on jedzie z trzeciego pola startowego, tego nie najlepszego, choć i Wacław Milik w wyścigu 13 i Niki Pedersen w biegu 14 udowodnili, że jednak jadąc w kasku białym można zwyciężać. Tego samego życzymy Przemysławowi Pawlickiemu. Ostatnie momenty, już tylko 15 sekund mają na ustawienie się w regulaminowej pozie przed taśmą startową. Wszyscy czterej uczestnicy biegu 16 od wewnętrznej części. Jonas Kylmakorpi, dalej Nicolas Kowati, Przemysław Pawlicki i Robert Chmiel. Wszyscy czterej pochylili się nad kierownicami swych motocykli, zagrały maszyny i wyskoczyli. Świetnie Jonas Kylmakorpi, nieźle także Pawlicki. Czy znajdzie prędkość na zewnętrznej części toru zawodnik z pod biało-czerwonej flagi? Na razie jedzie na drugiej pozycji. Szeroko, szeroko Kylmakorpi, także szeroko Pawlicki, choć teraz przycina na środek toru. Mam wrażenie, że trochę metrów odrobił do reprezentanta Szwecji, ale ciągle to Kylmakorpi przewodzi stawce zawodników jadących w wyścigu 16. Robert Chmiel na końcu stawki, przed nim jedzie Nicolas Kowati. Przemysław Pawlicki robi co w jego mocy, stara się dwoi, troi, by zniwelować dystans do Jonasa Kylmakorpiego, ale ten nie daje za wygraną, ten ciągle na prowadzeniu. Jeszcze kolejna szansa Pawlickiego, kolejne szukanie prędkości na zewnętrznej. Teraz jeszcze szerzej odjechał od wewnętrznej części toru Przemysław Pawlicki. No, walczy, wielkie brawa za ambitną postawę do samego końca, ale czy ten jego szaleńczy atak przyniesie powodzenie? O pół motocykla, no może trochę więcej, o długość motocykla, jednak to Jonas Kylmakorpi wpada pierwszy na metę przed Przemysławem Pawlickim, ale wielkie brawa za ciekawą rywalizację, jaką stoczyli ci dwaj zawodnicy. Trzeci Nicolas Kowati. No chyba nie byłbym taki pewien, bo na mecie tutaj Robert Chmiel doganiał. Zobaczmy, co sędzia, jaką decyzję podejmie, bo widziałem, że na samym mecie, zobaczmy, Robert Chmiel w kasku żółtym dojeżdża do Kowatiego i tutaj
końcówkę. Chyba miał lepszą. Chyba tak. Także raczej chyba Robert Kwiel zdobędzie ten jeden punkt. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie pan Peter Gardel, który jest sędzią dzisiejszych zawodów. Trzecim jest jednak Robert Kwiel. No, walczył ambitnie młody rybniczanin do samego końca. No i wyszarpał ten punkt Nicolasowi Kowatiemu. Tak więc urodzony w Argentynie, reprezentujący Włochy żużlowiec z dwoma punktami na swym koncie. Robert Kmiel w trzech wyścigach cztery punkty. Bardzo przyzwoity występ młodego zawodnika rodem z Rybnika. Przemysław Pawlicki w sumie w tym turnieju ma 7 punktów, a to oznacza, że jego dorobek w mistrzowskiej klasyfikacji wzrósł do 33. No i też liczy się w stawce zawodników, którzy walczą o medale. No więc mamy tak, trzech zawodników po 35 punktów. To jest Kasprzak, Łaguta, Milik. 34 punkty ma Niki Petersen, podobnie Madsen. I 33 punkty ma Przemek Pawlicki, 32 punkty Emil Sajfudinow, a więc stawka dalej jest wyrównana. Tutaj mamy powtórkę biegu i było widać, że ze startu najlepiej wyjechał Kilmacorti. Przemek starał się napędzić cały czas po szerokiej, jednak troszkę zabrakło jemu prędkości w tym motocyklu, żeby dogonić Szweda. Robert Kmiel popełnił wielki błąd na starcie, podniosło do góry, spóźnił moment startowy, ale na kresce jeszcze udało mu się wyprzedzić Kowatiego, co na pewno można uznać za duży sukces, bo walczył do końca i ten jeden punkt wyszarpał, można powiedzieć, Kowatiemu na kresce, na linii mety. Także... Mamy tutaj klasyfikację, tak jak mówiłem, Kasprzak, Łaguta, Milik po 35 punktów, Petersen ma 34, Lindbeck jeszcze zapomniał o Lindbecku, który ma też 34, Przemek Wójcki 33, Sajfudinow 32 i myślę, że ta grupa zawodników walczy już o tytuł mistrza. Tak, tutaj istotne będzie, kto pojedzie w wielkim finale, no bo przecież w finale też można dodatkowe punkty zdobyć do klasyfikacji mistrzowskiej, kto wie, czy... Dzisiejsze trybuny stadionu w Rybniku. Wiadomo, że po tej przerwie na równanie toru znów ujrzymy w rywalizacji Krzysztofa Kasprzaka, a my zaglądamy do parku maszyn, a tam Jonas Kilmacorti. It looks like it's a good sign for the coming heat. Yeah, it's a little too late now. To zwycięstwo w twoim ostatnim wyścigu jest dobrym prognostykiem przed wyścigiem ostatniej serii. No tak, ale to zwycięstwo przyszło zbyt późno. Niestety za późno zdecydowałem się na zmianę motocykla. Gdy tego dokonałem, od razu zwyciężyłem. No szkoda, że tak późno na to się zdecydowałem. I had a good one in Dauphin. Ten sezon w indywidualnych mistrzostwach Europy to dla mnie takie przeplatanka dobrych występów i słabych. Wiadomo, w Gistrow mnie nie było. Świetnie spisałem się w Daugavpils, w Toliatti. Nie było już tak fajnie. Tutaj też nie jest zbyt rewelacyjnie. No trudno. Yeah, absolutely. Gate one is working great, and you know, I haven't looked at the other riders, but yeah, it's going to be the time. It's going to be important. Throughout this competition, all the rivalry was very equal. What do you think? Who will be on the first step of the podium tonight? Jakie są twoje szacunki? Kto może wygrać ten turniej? Jonas Kilmacorti chyba stawia na, nawet nie chyba, na pewno stawia na Grigoria Łogutę. Mówi, że to jest jego domowy tor, jeśli chodzi o Ligę Polską. Czuje się na nim świetnie i może wygrać te zawody. Na razie 8 punktów na koncie Rosjanina. No i raczej nieduże szanse na bezpośredni awans do wielkiego finału, natomiast może poszukać tego awansu w biegu barażowym. Wyścig 17, który otwiera ostatnią serię startów. Krzysztof Kasprzak ponownie na pierwszym polu. Po jego prawej ręce Niki Pedersen, obaj zawodnicy po 11 punktów mają na swym koncie. Pole trzecie na razie nieobsadzone, ale tam powinien się pojawić Robert Kmiel, który
zastąpi ponownie niedysponowanego, kontuzjowanego Andersa Thomsena. No i z pola czwartego Peter Ljung. Wyścig po wyścigu ma Robert Chmiel, no ale na razie jeszcze nie ma młodego Rybniszanina na torze. Wprawdzie nieco ponad minuta pozostała Robertowi Chmielowi na to, by zameldował się na trzecim polu, ale już nie ma ryzyka, że zostanie z wyścigu 17 wykluczony, bowiem pojawił się w tym miejscu, w którym być powinien. Krzysztof Kasprzak swoim sposobem jeszcze odjechał w kierunku szczytu drugiego łuku. Tam jeszcze poszuka koncentracji, weźmie 2-3 głębokie oddechy, no i zamelduje się na pierwszym polu startowym. Oby wyskoczył do tego wyścigu 17, tak jak uczynił to w biegu inauguracyjnym zawodów w Rybniku. Oby to był zwycięski dla niego bieg, bo to raz, że da mu solidny kapitał punktowy w klasyfikacji łącznej Mistrzostw Europy, a także zapewni bezpośredni awans do wielkiego finału turnieju rybnickiego. O to samo walczy Niki Pedersen na drugim polu startowym, na trzecim Robert Chmieli, na czwartym Pedersen. Bardzo dobrze Niki Pedersen, ale idealnie wyczuł moment zwolnienia przez sędziego Christera Gardela w taśmy startowej. Świetnie dojechał do pierwszego łuku, w którym założył się na Krzysztofa Kazuczaka i to Duńczyk mknie po indywidualne zwycięstwo. Wiele wskazuje na to, że obroni tę pierwszą lokatę, no bo jego przewaga nad Krzysztofem Kasprzakiem, który jedzie na drugiej pozycji, jest w miarę bezpieczna. Trzeci Peter Ljung, no i na czwartej pozycji Robert Chmiel. Na razie w bezpiecznych odległościach, takich, które dają nadzieję na poprawienie swojej pozycji, jadą zawodnicy. Prowadzi Niki Pedersen przed Krzysztofem Kasprzakiem, a to będzie oznaczało, że Niki Pedersen zakończy zasadniczą część turnieju z 14, a Krzysztof Kasprzak z 13 punktami i obaj zapewnią sobie start w wyścigu finałowym bezpośrednio, bez konieczności przebijania się do tego finału przez bieg barażowy. Niki Pedersen, ostatni łuk i za chwileczkę będzie na prostej start meta i wygrywa w wyścigu 17 przed Krzysztofem Kasprzakiem. Trzeci Peter Ljung, czwarty Robert Chmiel. Krzysztof Kasprzak kończy z 13 punktami zasadniczą część rywalizacji, a to oznacza, że ma 37 w klasyfikacji mistrzowskiej. Niki Pedersen tyle samo. Powtórkę wyścigu 17 za chwileczkę. Widzimy start. Niki zdecydowanie odjechał Przemkowi. Przepraszam, Krzysztofowi. Tutaj Robert Chmiel jeszcze próbował coś powalczyć, jednak doświadczenie rutyna Petera Ljunga wzięła górę. Jeszcze raz mamy moment startowy. Krzysztof przegrał zdecydowanie. Niki nałożył Krzysztofa, odjechał. No i w klasyfikacji generalnej zrównał się punktami z Krzysztofem. Także wyścig rozstrzygnął się w pierwszym łuku. Zawodnicy dojechali do mety tak jak już wyszli z pierwszego wirażu. Tutaj chciałem jeszcze sprostować tą rzecz z Kasprzakiem, bo po prostu pomyłka była. Starość, nie radość, pamięć nie ta. Tak, tam chyba nie w Mistrzostwach Europy, tak, w Mistrzostwach Świata juniorów. Dokładnie tak, tam nie można było rozegrać biegu dodatkowego, bo deszcz padał i to były Mistrzostwa Świata, także przepraszam kibiców za pomyłkę, ale więcej się to nie powtórzy. Wyścig 18, a w nim szykują się do startu na razie ci, którzy pojawili się pod taśmą startową, czyli zastępujący Martina Waculika, Dominik Kubera i Andrzej Lebiediew. Odpowiednio drugie i trzecie pole startowe. Teraz do tej dwójki na polu czwartym dołączył Leon Madsen. No i pole pierwsze Jonas Kielma-Korpi. Znów w kasku czerwonym reprezentant Szwecji, gdy wcześniej, czyli w biegu 16, jechał z pierwszego pola startowego, wygrał i to bardzo, bardzo zdecydowanie. Ciekawe, czy stać Kielma-Korpiego na powtórzenie tego wyczynu. Na pewno realnie będzie chciał zagrozić swojemu konkurentowi Leon Madsen, bo on walczy nie tylko o to, by
zakwalifikować się do biegu barażowego zawodów w Rybniku, ale wciąż liczy się w rywalizacji o medale. Wiem, że bardzo często to powtarzamy, który z zawodników ma szansę, który może myśleć o tym, by na koniec tych zawodów wspiąć się na podium i odebrać którykolwiek z medali, no ale tak zacięta, tak emocjonująca rywalizacja, że często trzeba o tym przypominać i informować o tym, kto ile ma punktów, kto jakie szanse na to, by z medalem wrócić z Rybnika. Wyścig 18, Kilma Korzi, Kubera, Lebiedziew i Madsen. Bardzo dobrze Kilma Korzi, świetnie także Ron Madsen. Kto lepiej wyjdzie z pierwszego łuku, pierwszego krążenia? Kilma Korzi, ale po zewnętrznej matce. Duńczyk na prowadzeniu, reprezentant Szwecji na miejscu drugim, trzeci Andrzej Lebiedziew, na miejscu czwartym Dominik Kubera. Lebiedziew pewnie w swoim stylu, tak jak we wcześniejszych wyścigach pokazywał, że w drugiej części rywalizacji jest szybki, ale chyba nie na tyle szybki, by zbliżyć się do Jonasa Kilmakorpiego. Leon Madsen dobrze wystartował, świetnie rozegrał pierwszy łuk, nie przestraszył się poszukującego tory jazdy na przeciwległej prostej pierwszego krążenia Jonasa Kilmakorpiego. Rzemknął obok jego prawego łokcia, no i teraz prowadzi z dużą, dużą przewagą, a Lebiediew niweluje dystans, zbliża się do Kilmakorpiego. Wajko leży z Lokomotivu, dał już z drużyny występującej w najspolskiej lidze żużlowej, no i oni będą toczyć do samego końca zacięty bój o drugą lokatę i dwa punkty prowadzi i już tego prowadzenia nie straci. Leon Madsen, Kilmakorpi jednak drugi, Lebiediew tuż za nim na miejscu trzecim, a Dominik Kubera nie zdobywa w tym wyścigu ani jednego punktu. No i Leon Madsen swój dorobek w zawodach w Rybniku powiększa do punktów 11 i co? Mamy kolejnego zawodnika, który w klasyfikacji mistrzowskiej ma 37 punktów, czyli tyle, ile Krzysztof Kasprzak i Niki Pedersen. Tak, tylko Kasprzak i Pedersen są już w finale, a on będzie musiał o niego jeszcze zawalczyć. Także zobaczymy, jak tutaj w kolejnych wyścigach jeszcze pojedzie Milik w bezpośrednim pojedynku z Kogutą. Tutaj mamy start znakomity w wykonaniu Kilmakorpiego, jednak na prostej przeciwległej sercu Madsen wykorzystał swoją prędkość, odjechał, no i dowiózł 3 punkty do mety. Tutaj troszkę nam deszcz zaczął padać, jednak zagrożenia przed wojną zawodów nie ma, bo to jest odpowiednio przygotowane. Od czwartku już tutaj toromistrzowie pracowali nad nim. Uwijaliśmy go samochodami ciężarowymi, także to, że jedziemy dzisiaj zawodowo, naprawdę to jest też duża zasługa, bo wykonali pracę naprawdę bardzo dobrze. I dzisiaj pomimo tego deszczu, który padał, pomimo tego, że nie wiadomo, czy zawody się miały odbyć, dobra decyzja, że jednak zostały przeprowadzone, bo jedziemy. Jest ten tor dzisiaj troszeczkę inny, bo nie ma polewania w trakcie zawodów tego toru i te ścieżki nie są takie wszystkie do wykorzystania. No ale niemniej jednak są te zawody dzisiaj niezagrożone, będą mecze ligowe jutro i o to też chyba w tym wszystkim chodziło. Tak jest, wyścig 19, przedostatni, jeśli chodzi o zasadniczą część turnieju. Emil Sajfudinow, pierwsze pole startowe. Jeśli wygra, to jego dorobek zostanie powiększony do punktów 12. No i na pewno Rosjanina ujrzymy w takim przypadku w wyścigu barażowym o wielki finał czwartej rundy indywidualnych mistrzostw Europy. A rywalami Rosjanina Janusz Kołodziej na drugim torze, na trzecim Kacper Woryna i na czwartym Nicolas Kowati. 20 kilka sekund mają zawodnicy na to, by w przepisowej pozie znieruchomieć się pod taśmą startową. Energicznym ruchem, energiczną zachętą przywołał podprowadzający wszystkich czterech zawodników i za chwileczkę wyruszą Sajfudinow, Kołodziej, Woryna, Kowati. Bardzo dobrze i Sajfudinow, świetny wyjazd do pierwszego łuku, idealna sylwetka, pięknie pokonany ten pierwszy łuk. No i Rosjanin, rosyjska torpeda, właściwie baszkirska, bo przecież z tego rejonu Rosji pochodzi Emil Sajfudinow na cele. Janusz Kołodziej, wyższy
wyprzedzony przez Nicolasa Kowatiego, ale nie da za wygraną. Reprezentant Polski będzie ścigał jeżdżącego z włoskim paszportem Argentyńczyka. Kołodziej jednak traci trochę dystansu do Kowatiego. Niemniej jednak nie rezygnuje z ścigania zawodnika jadącego w kasku żółtym. Prowadzi niezagrożony Emil Sajfudinow, a do Kołodzieja powoli, metr za metrem, zbliża się Kacper Woryna. Teraz będzie przycinał do wewnętrznej i atakiem przy krawędziku postara się zmusić do błędu Janusza Kołodzieja. Trochę za szeroko, mam wrażenie, jedzie Janusz Kołodziej. To może być bardzo kosztowne, jednak napędzony, trzykrotny indywidualny mistrz Polski broni się przed atakiem dużo młodszego i dużo bardziej niedoświadczonego Kacpra Woryna. A na czele bez zmian wygrywa Emil Sajfudinow przed Nicolasem Kowatim. Janusz Kołodziej trzeci, Kacper Woryna bez punktów. Ta trójka Emila Sajfudinowa, o czym wspominałem, pozwala mu już zapewnić sobie miejsce w biegu barażowym, bo 12 punktów absolutnie do tego wystarcza. Co więcej, on jako pierwszy będzie wybierał pole startowe właśnie przed biegiem barażowym, no bo największą liczbę punktów zgromadził spośród tych zawodników, których ujrzymy w barażu. Widzimy powtórkę i bardzo dobry start i Sajfudinowa, i wrzutem kasku Kowatiego. Kowaty troszkę za szeroko pojechał, przed nim Polacy, jednak tutaj Kowaty na prostej, przeciwko startu, wyprzedził. Kacpra Woryna, Janusz Kołodziej, szeroko Kowaty do krawężnika i wyprzedził zawodnika tablowskich jaskółek. Można powiedzieć, wcześniej wygrał z nim Chwiel, teraz Kowaty pokonał Kołodzieja i Worynę, także w tym żużlu tak się to dzieje, że teraz się jedzie z przodu, raz z tyłu, a tutaj umiejętnie pojechał Kowaty odpowiednim torem i niestety Polacy na dwóch ostatnich miejscach. Emil zdobywający 3 punkty, ma ich 35 i też jeszcze liczy się w walce, także wszystko będzie się decydowało w końcówce. Teraz mamy wyścig Milika z Wagutą i Przemek Pawlicki jedzie, tak? Na pewno też będzie ten wyścig bardzo emocjonujący i będzie też decydował o zdobyczy punktowej, która no, jest bardzo, bardzo płytka, że nie ma takiej dużej różnicy, prawda? Wyścig 20. On zakończy zasadniczą część rybnickich zawodów. No i jest to co walczyć, bo stawką tej gonitwy jest udział w biegu barażowym. Szanse na to mają i Przemysław Pawlicki, i Grigori Łaguta, i Wacław Milik. Bez realnych szans na to Antonio Lindbeck, no ale on jeszcze liczy na zwycięstwo w tym 20. biegu i na to, że jego mistrzowski dorobek, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, urośnie do 37 punktów i może przy jakimś cudownym dla niego zbiegu okoliczności jednak ten medal Szwedowi przypadnie. Przypomnę, że on przed sezonem, czyli w roku 2015, cieszył się z brązowego medalu indywidualnych mistrzostw Europy. Ustąpił tylko wicemistrzowi Nikiemu Pedersenowi i mistrzowi, czyli Emilowi Sajfudinowowi. Pierwsze pole startowe właśnie dla Antonio Lindbecka w biegu 20. Z drugiego pojedzie Wacław Milik, na którego koncie w tej chwili 8 punktów. Grigori Łaguta także 8 punktów, ale on w nieco lepszej sytuacji, bo ma 2 indywidualne zwycięstwa na swoim koncie. No i z 7 punktami z pola czwartego wyruszy Przemysław Pawlicki. I jeszcze pojechali. Kto najlepiej spotkać na Antonio Lindbeck. Teraz Przemysław Pawlicki będzie miał szansę, by się przedrzeć na drugą pozycję. Jednak nie, drugi Milik, ale już to jest historią, bowiem Grigori Łaguta wyprzedził Czecha i już rusza w pościg za Antonio Lindbeckiem. Oj, tutaj jeszcze będą emocje. Oj, tutaj jeszcze będzie się działo. Grigori Łaguta już przed Antonio Lindbeckiem. Szybko, bardzo szybko uporał się z prowadzącym po doskonałym starcie Szwedem. Ale Antonio Lindbeck jednak nie, jednak mimo, że ma ambicje, jednak mimo, że ma ochotę, by odbić tę pierwszą lokatę, to chyba jest zbyt wolny, choć
chociaż teraz Antonio Rinbekałek fantastycznie napędził się po szerokiej. No i jest zaprowadzenie, ale Łakuta odbija, nie odbija tego pierwszego miejsca. Kapitalne ściganie, kapitalna walka. Łakuta już przed Rinbekiem, ale kontra Szweda błyskawiczna. Jeszcze na tej samej przeciwległej prostej ostatniego krążenia i Rinbek wreszcie jadący z zębem, wreszcie cieszący się ze zwycięstwa w zawodach czwartej rundy indywidualnych mistrzostw Europy w Rybniku. Kapitalna walka między Antonio Lindbeckiem i Grigoriem Łagutą. No warto było czekać do tego 20 wyścigu, by móc emocjonować się tak fantastyczną bitwą o zwycięstwo. Ostatecznie Antonio Lindbeck triumfuje przed Grigoriem Łagutą i nawet w ferworze tej walki o zwycięstwo nie zauważyłem, kto dojechał na trzeciej pozycji. Widzimy, że trzeci był Pinik, a Przemysław Pawlicki bez punktu. Tutaj mamy kolejną, będziemy mieli powtórkę. Naprawdę super wyścig. Na taki czekaliśmy, to prawda, dosyć długo, ale ten tor dopiero sprawił to, że w tym momencie takie ściganie jest. I Grisza po dobrym starcie wyniósł się troszkę za szeroko. Potem atakiem po zewnętrznej minął dwóch zawodników. Zaczął atakować Lindbecka. I tutaj, tak jak mówiłem, Grisza zna tutaj ścieżki na tym torze i ten wiraż tutaj po starcie, no przy krawężniku ma planowane do perfekcji. Antonio napędzał się po szerokiej, Grisza wjechał mu ścieżkę, nie pozwolił, zamknął mu, można powiedzieć, drzwi, nie pozwolił mu na atak, jednak Antonio w kolejnym łuku zrobił... Napędził się szerzej, wszedł do krawężnika. Grisza już tutaj szybkości przy krawężniku nie miał. Antonio zdążył tutaj przed Griszą i widać, że łokieć schował, przejechał. Świetna walka przez cztery kółka, świetne widowisko. Tu ponownie Grisza wyprzedził Antonia, jednak ten, oj, było niebezpiecznie, dosyć... manewrem, tak jak poprzednio, do małej wyprzedził Gryszkę. No i świetny wyścig, świetne ściganie, także kibice na pewno zadowoleni. No i wiemy, że nic nie wiemy. Proszę sobie wyobrazić, że aż pięciu zawodników ma w tej chwili po 37 punktów. W najgorszej sytuacji Antonio Lindbeck, dla którego zabrakło miejsca w biegu parażowym, a w dalszej rywalizacji ujrzymy Grigoria Łagutę, Leona Madsena, Krzysztofa Kasprzaka, Nikiego Pedersena. Wszyscy mają po 37 punktów. Wiemy, że Niki Pedersen i Krzysztof Kasprzak od razu pojadą w wielkim finale, natomiast szansy dostania się do tego wielkiego finału będą szukali w Paryżu Grigori Łaguta, Leon Madsen, także Wacław Milik, Emil Sajfudinow i Wacław Milik, dla którego ta jedynka w wyścigu 12 okazała się zbawienna, bowiem powiększyła jego dorobek w rybnickiej imprezie do 9, a te 9 punktów wystarczyło do tego, by jako ostatni zakwalifikować się do biegu barażowego. Skoro ostatni zakwalifikował się, to wiadomo, że ostatni będzie wybierał, właściwie nie będzie miał żadnego pola wyboru, jeśli chodzi o tor startowy do barażu. Widzimy Nikiego Pedersena, który już sprawdza pierwsze i drugie pole startowe, bo wiemy, że przed finałem, przed wielkim finałem tego turnieju, on jako pierwszy będzie decydował się na to, z którego toru pojechać. I po sprawdzeniu drugiego i pierwszego, coś mi się wydaje, że kask czerwony wybierze duński zawodnik, ale na to poczekamy jeszcze dobrych kilkanaście minut, bo najpierw trzeba rozegrać bieg barażowy, a w nim, o czym już wspominaliśmy, pojadą Emil Sajfudinow, Leon Madsen, Grigori Łaguta i Wacław Milik. Wacław Milik tym jednym punktem też swój dorobek wzbogacił, ma w tej chwili 36, także z realnymi szansami na mistrzostwo. Emil Sajfudinow 35. Na pewno ten baraż też będzie ekscytujący, bo każdy z tej czwórki będzie chciał być w finale, żeby, bo wiadomo, że punkty z barażu nie liczą się do ogólnej klasyfikacji, żeby w tym finale pojechać i tam już rozstrzygać losy mistrzostwa. Widzimy, że Niki chyba już wybrał pole, bo tam sobie patrzy na kolejne.
pierwszego toru, ale widzimy, że jeszcze zastanawia się nad torem drugim. Zobaczymy, no. Najpierw musimy jeszcze odjechać w baraż, wtedy będziemy patrzeć na finał. Tu mamy klasyfikację po 20 wyścigach. Prowadzi Nicky Pedersen 14, Kasprzak 13, Sajfudiron 12, Marcel 11, Łabota 10, Milik 9. Pozostali zawodnicy już zakończyli dzisiaj rywalizację. Mogą się pakować, szykować do jutrzejszych meczów, to niektórzy. Została szóstka na placu boju. Wiemy na pewno, że w ogóle pod uwagę ani trzeciego, ani czwartego pola startowego przed wielkim finałem nie bierze pod uwagę Nicky Pedersen. Albo kask czerwony, albo niebieski wybierze, a my za chwileczkę dowiemy się, w jakich kolorach kasków i z których pól startowych pojadą żużlowcy w biegu barażowym. Gregory says to take two. And Grigory Łaguta. Blue, white or yellow? Yellow. Gate 4 for Grigory Łaguta and Václav Milik. With no choice. Gate 3, it's okay? 3, okay. Tak, dla Wacława Milika nie pozostało zbyt wiele. Musiał decydować się na trzecie pole, ale przypomnijmy, że w wyścigu 13, jadąc w kasku białym, czyli właśnie z trzeciego pola startowego, Wacław Milik wygrał ten wyścig w pokonanym polu, zostawiając Krzysztofa Kasprzaka, Andrzeja Lebiediewa i Janusza Kołodzieja, więc bardzo mocnych rywali. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie w biegu barażowym. Tak jak już słusznie Piotr zauważył, to jest jedyny wyścig w całym turnieju, w każdej rundzie indywidualnych mistrzostw Europy, w którym nie zdobywa się punktów do klasyfikacji generalnej. To jest wyścig o dwie czołowe lokaty. Te dwie czołowe lokaty, czyli pierwsza i druga, dają przepustkę do wielkiego finału, w którym czekają już Nicky Pedersen i Krzysztof Kasprzak, a to lider przed rybnicką czwartą rundą indywidualnych mistrzostw Europy. Antonio Lindbeck ma 37 punktów, tyle samo co Grigory Łaguta, tyle samo co Krzysztof Kasprzak, tyle samo co Nicky Pedersen, tyle samo co Leon Madsen, no ale Szwed jako jedyny z tych wymienionych przeze mnie zawodników już zakończył swój udział w tym turnieju. No, trzeba dodać, że zawodnicy z pozycji 9 i 10 przed tym turniejem, czyli Nicky Pedersen i Emil Sajfudinow, którzy mieli straty 6 punktów do lidera, mają szansę na złoto, także tutaj widać, że jak dużo się dzieje w tym turnieju i jak duże przetasowania są, prawda? Tak, można śmiało zaryzykować tezę, że ten, który wygra zawody w Rybniku, zgarnie złoty medal Mistrzostw Europy w sezonie 2016. Czy będzie to oglądany Emil Sajfudinow, a może Krzysztof Kasprzak? Na pewno będziemy kibicować Polakowi, bo już mistrza Europy w tej nowym systemie chyba Polak nie zdobył, także że może Krzysiek będzie pierwszym, który... Co więcej, który żadnego medalu nawet nie zdobył. No właśnie. Trzymamy kciuki za Krzysztofa i czekamy na rozstrzygnięcia jego barażowego. Nicky Pedersen długo pracował na pierwszym i drugim polu startowym. Sprawdzał, jak twarde są kolejne. No i ciekawe, na który tor przed wielkim finałem się zdecyduje, bo on jako pierwszy będzie miał możliwość wyboru. Z dobrodziejstw pierwszego pola startowego będzie chciał skorzystać w wyścigu barażowym Emil Sajfudinow. On nie miał żadnych wątpliwości. Od razu podszedł do kasku czerwonego. No i dał wszystkim jasno do zrozumienia, że z tego pola on w barażu będzie chciał pomknąć po zwycięstwo. Jego rodak, jego rywal z reprezentacji Rosji, Grigory Łaguta, pojedzie spod płotu, mówiąc kolokwialnie, czyli czwartego toru startowego.
a między dwoma zawodnikami rosyjskimi ustawią się na drugim torze Duńczyk Leon Madsen i na torze trzecim Czech Wacław Milik. Zobaczmy, że w klasce rywalizacji lider klasyfikacji generalnej po trzech finałach, czyli Szef Antonio Lindberg. O tym, że mecz ligowy Emilowi Sajfudinowowi na rybnickim torze nie wyszedł już. Wspominaliśmy, tylko trzy punkciki zdobył dla Unii Leszno w przegranym 35-54 meczu z Rowem. Z kolei... Tak, ale wtedy warunki były zupełnie inne, bo był tor twardy, sucho, słonko świeciło, także Emil się... Podobnie jak Niki, nie spasowali dzisiaj, zupełnie inaczej to wygląda i widać, że ten tor im pasuje. Tak jest, szczególnie w drugiej części zawodów widać, że Rosjanin Emil Sajfudinow jest niesamowicie szybki. Na pewno kibice rybnicy teraz trzymają kciuki tutaj za Griszę, bo ich ulubieniec jedzie z toru czwartego. Minuta do startu została, także jeszcze zawodnicy mogą sobie pokopać, odpowiednie kolejny dobrać, żeby jak najlepiej z tego startu wyjść. Tylko dwaj zawodnicy uzyskają przepustkę do wielkiego finału. Wielkiego finału, w którym czekają już Niki Pedersen i Krzysztof Kasprzak. Duńczyk i Polak są pewni tego, że pojadą o pełną pulę, czyli o zwycięstwo w czwartej rundzie, no i o medal indywidualnych mistrzostw Europy. Kto uzupełni ten skład wielkiego finału? Czy będzie to któryś z rosyjskich zawodników? Czy będzie to Duńczyk? A może reprezentant Czech? Przekonamy się po przejechaniu przez wszystkich żużlowców czterech pełnych okrążeń rybnickiego toru. Pierwsze pole startowe Emil Sajfudinow, dalej Leon Madsen, Wacław Milik, Grigori Łaguta. Wciśnięte klatki w kręgu, a wkręcone manewki darzy i kto najlepiej Emil Sajfudinow, piękny także Wacław Milik. On będzie szukał prędkości na zewnętrznej, proszę. Czek przedziera się przed Leona Madsena, ale Duńczyk nie da za wygraną. Grigori Łaguta na razie na ostatniej pozycji, ale on oczywiście nie będzie składał broni do samego końca. Będzie wyciskał ze swojego odniema tyle, ile można. Na cele Emil Sajfudinow. Milik też poprawnie, też dobrze, też bez większych błędów, choć teraz wyciągnął go trochę na zewnętrzną, ale bez jakichś szczególnych konsekwencji. Nie zdołał zmniejszyć dystansu Leon Madsen. Grigori Łaguta, duża strata do jadącego na drugiej pozycji Wacława Milika, ale by myśleć o zaatakowaniu Czecha, najpierw musiałby się uporać z Leonem Madsenem. Mam wrażenie, że troszkę odpuścił Grigori Łaguta. Emil Sajfudinow za chwilę rozpocznie ostatnie okrążenie. Jeszcze spojrzał przez lewe ramię, jak daleko na jego plecami jadą rywale. Czy jego pierwsza pozycja jest bezpieczna? Otóż jest bezpieczna. Ma sporo metrów przewagi nad Wacławem Milikiem. No jechał z trzeciego pola, tego najbardziej niechcianego przed barażem, a mimo to zdołał awansować do finału. Jeszcze do samego końca walczył Leon Madsen. Jeszcze starał się wyprzedzić się na końcowych metrach zawodnika reprezentacji Czech, ale ta sztuka Duńczykowi się nie udała i teraz zrezygnowany przed momentem minął linię mety Grigori Łaguta. Oczywiście nagradzany przez rybnickich kibiców porcją braw. Wiadomo, że wielki finał nie dla Grigoria Łaguty i być może także nie dla niego medal indywidualnych mistrzostw Europy. No tak, w finale pojadą Krzysztof Kasprzak, który ma 37 punktów, Pedersen 37, Milik 36 i Sajfudinow 35, także że to jeszcze to różnie może być. Mogą być wyścigi dodatkowe potem o miejsca na podium, także zobaczymy, co się będzie działo. No, tutaj za chwilę będziemy mieli powtórki startu. Widać, że Grisza spóźnił start. Popatrzmy. Znakomicie Emil dojechał do startu, Milik podobnie. Madsen z Łagutą zostali z tyłu i widać, że ten motocykl nie jechał tak, jakby się Grisza spodziewał. Mamy kolejnych dwóch finalistów, czyli Sajfudinow, Milik, uzupełnili stawkę.
walki o medale. No. Na tą chwilę faworytami są Wikipedia Szewczyków Kasprzak, tak? Ale Emil, widzimy z wyścigu na wyścig jedzie lepiej i też to różnie może być. Czyli że może pogodzić rywali. Zobaczymy. Zobaczymy. No, bardzo ciekawy wyścig się też zapowiada i myślę, że no, poznamy mistrza w tym wyścigu. Natomiast mogą być wyścigi dodatkowe, bo jeszcze i Lindvik ma też 30, zdaje się, 7 punktów, także że Łaguta i Lindvik będą na pewno oglądać ten bieg finałowy, licząc na jakąś swoją szansę jeszcze na medal, tak? Myślę, że nie złoty, ale jeszcze mogą na podium stanąć. Istotna jest także czołowa piątka, bo przypomnijmy, 5 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej w sezonie 2016 zyskuje automatyczne prawo udziału w indywidualnych mistrzostwach Europy w przyszłym roku, w przyszłym sezonie. Nicki Pedersen, oglądaliśmy go przed biegiem barażowym, pieczołowicie doglądającego pierwszego i drugiego pola startowego. No i on jako pierwszy będzie wybierał tor przed wielkim finałem. No i ciekaw jestem, czy na czerwony, czy na niebieski się zdecyduje, bo mam wrażenie, że z jednakową atencją przyglądał się i temu pierwszemu, i temu drugiemu polu startowemu. No tak, myśmy tu jeszcze, ja zapomniałem o Madsenie, który też ma 37 punktów, też będzie czekał na rozstrzygnięcie tego wyścigu i to naprawdę może być tak, że nawet czterech zawodników będzie jechało o medal jeszcze, także tu się wszystko jeszcze może wydarzyć. For the big final, let's see what gates will choose. Nicki Pedersen as the first one. What gate for you? I take gate 1. Gate 1, Nicki Pedersen. Kasprzak, what gate for you? Blue for Krzysztof Kasprzak. Emil Tegelinow. Gate 3. Gate 3 for Emil and Vaclav Milik again with no choice now from the gate 4. Gate 4. Thank you so much. Nicki Pedersen, pierwszy pole startowe, drugie Krzysztof Kasprzak, trzecie Emil Sajfudinow, czwarte Vaclav Milik. Takich wyborów dokonało 3 zawodników. Vaclav Milik pola manewru nie miał żadnego. Musiał brać to, co zostało, czyli kask żółty, 4. pole. No ale udowodnił już w tych zawodach Vaclav Milik, że nawet bez pola manewru jest w stanie rywalizować. Spoglądam w program zawodów w biegu 11. Vaclav Milik jechał z 4. toru, no i dojechał do mety na 3. pozycji. Pokonał tylko Jonasa Kielmakerpiego. Przegrał z Emilem Sajfudinowem, który był 2. No i z Nickim Pedersenem, który w tym biegu 11. jechał z 1. pola i pewnie, jak pamiętamy, zwyciężył. Czy to wszystko powtórzy się w wielkim finale? Ten, który wygra z zawodników mających 37 punktów, czyli Krzysztof Kasprzak i Nicki Pedersen, ten zdobędzie tytuł mistrzowski. No chyba, że ci zawodnicy przyjadą do mety na 2. i 3. pozycji, to ten, który będzie wyżej, też będzie w klasyfikacji końcowej lepszy od swojego bezpośredniego konkurenta. Tak jest. Przy zwycięstwie też może być. Milik będzie 2, ma 36 punktów i ten 3 to ma po 38 trzech zawodników. Tak, tutaj wariantów opcji jest wiele. Bardzo dużo i możemy sobie teraz pokalkulować, ale za chwilę wszystko będzie jasne, jak zawodnicy wyjadą do wyścigu. 60 sekund z groszem i będziemy wiedzieć więcej. Warto było walczyć z naturą, warto było walczyć z deszczem, by doczekać tak ciekawego finału, tak ciekawego końca rywalizacji, nie tylko o triumf w 4. rundzie SEC 2016, czyli imprezy w Rybniku, ale także poznać
finałowe rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o podział medali i poznać nazwiska pięciu zawodników, którzy zapewnią sobie prawo udziału w indywidualnych mistrzostwach Europy w roku 2017. Tak jeszcze dalej kalkulując, przy pewnych układach może dojść do mini turnieju, bo jeżeli pięciu zawodników będzie miało 37 punktów, to mamy wtedy mini turniej i jeżdżą kolejne cztery wyścigi będziemy mieli, także zobaczymy, co będzie. Tak, na razie wiemy, że jeszcze niczego nie wiemy. Tak, nie wiemy, wiemy, że nie wiemy. No. Wiemy natomiast, kto pojedzie w wielkim finale. Nicki Pedersen. Emil Sajfudinow, Krzysztof Kasprzak i ostatni pojawiający się na torze Wacław Milik, ale to wcale nie musi oznaczać, że on jako ostatni przekroczy linię mety w wielkim finale zawodów w Rybniku. Krzysztof Kasprzak jeszcze sprawdza ustawienie sprzęgła w swoim motocyklu, jeszcze wykonał próbny start i będzie regulacja przy motocyklu reprezentanta Polski. No, przydałoby się zwycięstwo zawodnika spod biało-czerwonej flagi, bo w tym nowym, zreformowanym cyklu indywidualnych mistrzostw Europy tylko raz Polak triumfował w jednej z rund. Działo się to dosyć dawno temu, bo w 2013 roku, kiedy to Krzysztof Kasprzak jadący w zawodach w Goriczan dzięki dzikiej karcie właśnie okazał się najlepszy. Nicki Pedersen tych triumfów na swoim koncie już trochę ma, podobnie jak Emil Sajfudinow. Nicki Pedersen w roku 2014 wygrywał w Gistrofi Toliatti, w poprzednim sezonie w Toruniu i Ostrowie. Emil Sajfudinow wygrał 5 turniejów, czyli najwięcej zaliczanych do SEC. W 2015 w Landshut i w Kumli, w 2014 w Holstedt, w 2013 w Gdańsku i Toliatti. O Krzysztofie Kasprzaku wspominałem. Wacław Milik, najmniej utytułowany spośród tych wszystkich uczestników wyścigu finałowego. Jemu nie dane było jeszcze cieszyć się z wygranej rundy indywidualnych mistrzostw Europy, ale wcale nie jest bez szans na to, by ten los odmienić. Rozpoczynamy ściganie w biegu finałowym. Pedersen, Kasprzak, Sajfudinow, Milik wystartowali. Dobrze Kasprzak, ale najlepiej Nicki Pedersen, czy odklei się od wewnętrznej części toru Duńczyk, czy znajdzie tam miejsce dla siebie i to ataku Krzysztof Kasprzak, ale Polak nie dość, że nie wyprzedził Nickiego Pedersena, to jeszcze spada na ostatnią pozycję, bo najpierw wyprzedzony przez Wacława Milika, a potem przez Emila Sajfudinowa. Nicki Pedersen jedzie po zwycięstwo i po swój upragniony tytuł indywidualnego mistrza Europy. Był tego bardzo blisko w roku 2013, ale popsuł sprawę w ostatniej rundzie w Rzeszowie. No i ten tytuł mistrzowski, złoty medal przypadł jego najgroźniejszemu rywalowi, czyli Martinowi Waculikowi. Krzysztof Kasprzak wyprzedza Emila Sajfudinowa, który ma problemy ze swoim sprzętem. To oznaczać będzie, że najprawdopodobniej Polak będzie wicemistrzem Europy, choć pamiętajmy, że miał tylko punkt przewagi nad Wacławem Milikiem, a więc o medal srebrny i brązowy trzeba będzie rozegrać dodatkowy wyścig, ale to jest w tej chwili poza tym, że zwycięża w zawodach w Rybniku i zapewnia sobie sukces w indywidualnych mistrzostwach Europy. Nicki Pedersen wspominają o tym, że był blisko w 2013 roku. W 2014 zdobył brąz, przed rokiem kolejne srebro, a teraz ma złoto, choć przecież ten sezon, ta rywalizacja w SEC 2016 nie zaczęła się dla Duńczyka najlepiej. Tylko 7 punktów w Gistrow, jeszcze gorzej, bo 6 punktów w Daugavpi. Odbił się troszkę od dna w Toliatti, gdzie zdobył 10 punktów, no a w Rybniku kończy zmagania z punktami 17. A więc mamy wyścig dodatkowy, tak jak powiedziałeś, miejsce drugie pomiędzy Milikiem a Krzyśkiem Kasprzakiem, bo obydwoje kończą cały cykl z dorobkiem 38 punktów. Także jeszcze emocje się dzisiaj nie skończyły. Medali nie mamy do końca rozdanych.
Także będzie jeszcze ciekawie, bo mamy trzech zawodników po 37 punktów, także nie wiem jak to będzie z tym przyznawaniem pierwszych pięciu. Moim zdaniem czekają nas dwa dodatkowe wyścigi. Może być też tak, że ten o czołową... Nie wiem jaki jest regulamin, nie znam go do końca, ale 37 punktów trzech zawodników, no to też musi się rozstrzygnąć o pozycjach od 4 do 6, tak? Tak jest. Także myślę, że jeszcze dwa wyścigi dodatkowe atrakcje dla kibiców, którzy dosyć długo czekali na wejście na stadion. Dzisiaj na dobrą to im te zawody wynagrodziły, te oczekiwania. Mamy start. Dobrze Kasprzak wystartował, jednak Niki na dojeździe był najlepszy. Pasek Milik podłużył mu kół. Przyhamował, był na tyle szybki, że minął Krzyśka Kasprzaka. I dowiózł dwa punkty do mety. Niki na pierwszym torze najlepiej wyjechał. Emil w tym wyścigu raczej jakby dobrej szału nie zrobił. Jeszcze jakieś problemy z motocyklem, defekt. Widać było, że ten motocykl nie jedzie tak jak się należy. Przez to dzięki temu Krzysztof zdobył jeden punkt, który dał mu szansę na walkę o srebro. Także mamy Polaka z medalem po raz pierwszy w historii. Tak, tego... Gratulacje dla Krzysztofa, tylko nie wiem jeszcze jakiego koloru. Wszystko się za chwilę wyjaśni. Tutaj było widać, że Emil już jakieś problemy z motocyklem ma, że nie bardzo na to jedzie i jeszcze coś próbował dojechać. Ukończył wyścig na czwartym miejscu, jednak to będzie z defektem. I nie markowany defektem. I zawodnik, który przed meczem był na 9 pozycji, zdobył tytuł mistrza Europy. Niesamowite. Rzadko się tak zdarza, żeby to tak było. Tutaj radość w obozie Niki Pedersena. Mechanicy, menedżer cieszą się. A Niki Pedersen już z telefonem przy uchu. Tak, dzisiaj nie wiem, czy to jakiś plus był, bo przyjechał sam, nie widziałem jego pani, także że być może tego zmobilizowało, tego, żeby jechać szybciej i wygrać te zawody. Niki Pedersen, można powiedzieć, że w żużlu osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia. Trzykrotnie zdobywał tytuł indywidualnego mistrza świata. Teraz ma ten wakujący medal, czyli został indywidualnym mistrzem Europy. To wszystko wydarzyło się w roku 2016. Te zawody w Rybniku z udziałem Nikiego Pedersena niemalże idealne, niemal perfekcyjne. 17 na 18 możliwych punktów. Trzeba dodać, że w ubiegłym roku pierwszy tytuł drużynowego mistrza Polski też zdobył, bo do tej pory w tej kolekcji też tego medalu nie miał. Chociaż jeździł w dobrych drużynach i grało wszystko, ale widać nie miał szczęścia. W ubiegłym roku Unia Leszno sięgnęła po tytuł wraz z Niki Petersenem. Czekamy chyba na losowanie pól startowych w biegu dodatkowym. Pierwszym, czy będzie może drugi. Także część kibiców, nie wiem, czy nie wiedziała, opuszcza stadion, a jeszcze tutaj emocje przed nami. Tak jest, według naszych wyliczeń dwa dodatkowe wyścigi powinniśmy obejrzeć. Bieg o podział medali, czyli o srebrny i brązowy z udziałem Krzysztofa Kasprzaka i Wacława Milika. No i wyścig z udziałem Antonio Lindbecka, Grigoria Łaguty i Leona Madsena. O to, by utrzymać się w cyklu indywidualnych mistrzostw Europy na przyszły sezon. Piąte bądź szóste. No tak, Antonio, można powiedzieć, rzutem na taśmę zdobył te 3 punkty i 37 razem. Leon Madsen starts to choose his gate. Okay, no, go on. Oh, it's surprise. Tutaj nie ma wybierania, tu losują zawodnicy. Pierwszy to prawo miał Leon Madsen, co Duńczykowi przyniósł los. Kask niebieski dla Leona Madsena.
Teraz Grigori Łaguta. Niesforny Leon Madsen przekleił tabliczkę ze swoim nazwiskiem na pole pierwsze, ale to pierwsze pole wylosował Grigori Łaguta. Antonio Lindbeck życzył sobie czwartego pola startowego, no ale przypadł mu kask biały, pojedzie. Mówił red, to raczej czerwony, także myślał, tak, że... ale wcześniej pokazywał kask żółty. No, w przypadku, kiedy trzech zawodników jedzie pole startowe zdzielone na trzy tory i nie ma tam już wtedy czwartego. Podobnie w przypadku, kiedy jest dwóch zawodników, to zostanie podzielone na dwie części i z tych pól będą startować zawodnicy. Albo z wewnętrznego, albo z zewnętrznego. Tak jest. Wiemy, kto z jakiego pola pojedzie w tym pierwszym dodatkowym wyścigu, tym o utrzymanie się w cyklu indywidualnych mistrzostw Europy na przyszły rok. Ten, który wygra ten pierwszy dodatkowy wyścig, zostanie sklasyfikowany na miejscu czwartym. Drugi będzie sklasyfikowany na miejscu piątym. No a ten, który dojedzie ostatni do mety, będzie się musiał obejść smakiem i poszukać szansy na awans do indywidualnych mistrzostw Europy w przyszłym roku w eliminacjach, albo liczyć na dziką kartę od organizatorów. Harder. I don't have power. Okay. You have. It's white. White for Krzysztof Kasprzak. Tak, Kubica. And Václav Milik. A chyba powinien być w niebieskim kasku, tak mi się wydaje, bo białego kasku nie ma. Podzielam na te małe części. Red for Václav Milik. Czerwono-niebieski. Żeby było bardziej kolorowo. No nie, no regulamin mówi tak, że musi być czerwony, niebieski, bo w przypadku był takie zdarzenie w Świętochłowicach. Tor był podzielony na trzy pola i po finale Mistrzostw Polski chyba juniorów jeden z zawodników założył żółty pokrowiec, ten tego wykluczył z tego wyścigu. Także tutaj trochę, nie wiem, czy odstąpstwo od regulaminu, czy tak to wygląda, ale wydaje mi się, że powinien jechać niebieskim. A z tymi kolorami kasków w tym sezonie kilku zawodników miało problemy. Pamiętamy przypadek Stoliatti Hansa Andersena, który w żółto-czarnym kasku pojawił się pod taśmą startową, za co został przez arbitra wykluczony, a ostatnio w meczu szwedzkiej Elitserien pomylił kolory kasków Peter Ljung i został z wyścigu też wykluczony. Chciałbym powiedzieć, że w tym sezonie kilka mieliśmy takich meczy, gdzie naprawdę emocjami i wyścigami takimi jak Lindbeck, pojedynkami Lindbeck, Łaguta można by było wdzielić naprawdę wiele spotkań, bo meczu z Lesznem było dużo lepsze od meczu z Wrocławiem, meczu z Gorzowem, pomimo to, że też padał wcześniej, też było dużo mijanek. Dzisiaj no troszkę inaczej, ale można jeszcze powalczyć. Zobaczymy. Trzy pola startowe już od jakiegoś czasu przygotowane. Oczekują na to, aż ustawią się na nich trzej zawodnicy, którzy pojadą w pierwszym wyścigu dodatkowym. To jest bieg o czwarte i piąte miejsce. Ten, który przyjedzie ostatni, zakończy zmagania w indywidualnych mistrzostwach Europy 2016 na miejscu szóstym. No i za tego zawodnika zabraknie miejsca w czołowej piątce, czyli zabraknie przepustki do indywidualnych mistrzostw Europy w przyszłym roku. Jako pierwszy
po włączeniu przez arbitra czasu 2 minut po zapaleniu bursztynowego światełka na środkowym polu pojawił się Leon Madsen, a później dołączyli do niego dwaj rywale, czyli Grigori Łaguta na pierwszym i Antonio Lindbeck na polu tym najbardziej zewnętrznym, czyli w przypadku wyścigu dodatkowego z udziałem 3 zawodników właśnie na polu trzecim. Szukają tych odpowiednich, ich zdaniem oczywiście, miejsc pod taśmą startową. Bardzo blisko, wręcz przyklejony do krawężnika wystartuje Grigori Łaguta, tak jak chwilę wcześniej czynił to Nicki Pedersen, tak jak widzieliśmy to kilka wyścigów temu w wykonaniu Jonasa Kylma-Korpiego. Leon Madsen, drugie pole i trzecie Antonio Lindbeck. Tych trzech zawodników za chwileczkę ujrzymy w rywalizacji w pierwszym biegu dodatkowym. Jeszcze 20 sekund mają na to, by stanąć w pozycji gotowości do wystartowania pod taśmą. No i sędzia włączy zielone światełko. Wtedy zagrają bardzo głośno motocykle Rosjanina, Duńczyka i Szweda. A po zwolnieniu taśmy startowej ci trzej różowcy wyruszą w wyścigu o czwarte miejsce z SEC 2016. To najlepiej zdaje się, że Grigori Łaguta po zewnętrznej będzie szukał prędkości. Antonio Lindbeck teraz przyciął do wewnętrznej, będzie skrajał się do Leona Madsena, a Leon Madsen nabrał apetytu na to, by wyprzedzić Grigori Łagutę. Na razie tak jak wystartowali, w takiej kolejności jadą w tym wyścigu trzej żużlowcy walczący o miejsce czwarte i piąte w cyklu SEC 2016. Grigori Łaguta tutaj nie próbuje podążać środkiem toru, nie próbuje nabierać prędkości na zewnętrznej, tylko kurczowo trzyma się wewnętrznej części toru. Jedzie bardzo blisko krawężnika, tym samym śladem, tym samym torem podąża Leon Madsen. Kombinuje, szuka miejsca dokątnego do tego, by wyprzedzać się więcej prędkości do swojego motocykla, by znaleźć przyczepność Antonio Lindbeck, ale te ataki Szweda skazane są na niepowodzenie. Leon Madsen, czy jeszcze poszuka w sobie odrobiny chęci i możliwości do tego, by zmusić do błędu Grigori Łagutę, czy też jednak nie? Łaguta przed Leonem Madsenem i Antonio Lindbeckiem. Czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy dla Rosjanina. Cieszy się Leon Madsen, bo ta druga lokata w pierwszym wyścigu dodatkowym oznacza, że on kończy zmagania na pozycji piątej, czyli na tym ostatnim gwarantującym udział w Mistrzostwach Europy w roku przyszłym. A tym, który obszedł się smakiem, jest Antonio Lindbeck, który za chwileczkę podczas rundy honorowej, a nie, jednak nie będzie rundy honorowej, cieszy się Leon Madsen, najbardziej uszczęśliwiony z tych zawodników, których przed momentem oglądaliśmy w rywalizacji, a cieszy się także Grigori Łaguta, Duńczyk i Rosjanin. Odjeżdżają rundkę honorową i dziękują swoim kibicom. Widać się na ten wyścig, gdy się zmienił motocykl, bo wyjechał na zupełnie czystym drugim motocyklu. Widać, że to pomogło, tak? Taki wyścig można powiedzieć pocieszenia, bo czwarte miejsce dla sportowca jest najgorsze miejsce, bo się jest w czubie, ale medalu się nie zdobywa i to jest takie trochę przykre, no ale co zrobić? Taki jest sport, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, prawda? Tutaj Grisza ze startu ruszył najlepiej, przypilnował krawężnika i nie dał się wyprzedzić dwójcy postawionych zawodników. Tu jeszcze Antonio próbował, ale jego motor nie ma tyle szybkości, żeby dogonić Madsena. Perfekcyjnie Grisza jeździ po krawężniku, nawet widzimy przednim kołem po trawie, potrafi jechać tak jak nikt tutaj, także... Być może szkoda, że wcześniej nie zmienił tego motocykla, bo żeby było lepiej, no. Tak się stało. O, palenie, mamy teraz palenie gumy, tego nie widać w telewizorach. Grisza na przeciwległej startowej tam. Zadymił strasznie. Całą prostą, można powiedzieć. Hmm.
taki rytuał już prowadził, że po meczach pali gumę, jak to się mówi, sprawia radość kibicom. Co by nie mówić, gdyby nie pierwszy brak Griszy w turnieju Gistrow, to pewnie on by dzisiaj świętował zdobycie złotego medalu, bo tylko w trzech turniejach, jak wiemy, wystartował i też z niedużą stratą wszedł do... zakończył te zawody. Tak, na pewno te straty poniesione przez absencję Rosjanina w Gistrow były bardzo, bardzo kosztowne. Więc jedno rozstrzygnięcie już za nami. A teraz walka o srebro. Walka o srebro pomiędzy reprezentantem Czech i Polski, czyli Wacław Milik, kask czerwony, kask biały, Krzysztof Kasprzak. I teraz toczy się jeszcze jedna walka o tytuł pierwszego wicemistrza. Ten, który wygra, zdobędzie medal srebrny. Ten, który przyjedzie do mety na drugiej pozycji, będzie musiał już zadowolić się brązowym krążkiem. Myślę, że jeden i drugi już są zadowoleni. Dla Polski to pierwszy medal w tym nowym, zreformowanym cyklu indywidualnych mistrzostw Europy. No a Wacław Milik osiągnie swój sukces życiowy, niezależnie od tego, na którym stopniu podium stanie podczas dekoracji medalistów mistrzostw Europy. To będzie jego największe osiągnięcie w karierze. Miał Wacław Milik złoty medal indywidualnych mistrzostw Europy w roku 2014. Rok wcześniej, czyli w 2013, wraz z reprezentacją Czech cieszył się z brązowego medalu drużynowych mistrzostw świata juniorów, ale w seniorskim żużlu takich osiągnięć na razie jeszcze nie notował. Teraz możemy to jeszcze przed zakończeniem, a nawet i rozpoczęciem tego wyścigu o srebrny medal ogłosić, że Milik z największym osiągnięciem indywidualnym w karierze. To co będzie srebro? Milik czy Kasprzak? Kto lepiej wystarczy? Zajrzy za reprezentantem. Czy Kasprzak będzie napędzał się po zewnętrznej, czy poszuka miejsca przy krawężniku? Bardzo ładnie, wzorowo wręcz pokonał ten pierwszy łuk pierwszego krążenia. Wacław Milik, on przyklejony do wewnętrznej części toru. Środkiem podróżujący Krzysztof Kasprzak szuka, tak jak w wyścigu wcześniejszym, pierwszym tym dodatkowym miejsca i prędkości na środku toru, nie jak Antonio Lindbeck, no ale wszystko wskazuje na to, że te próby Polaka będą skazane na niepowodzenie. Jeszcze spoglądający Polak nerwowo na pracę swojego silnika, jakby to właśnie jednostka napędowa była winna temu, że ten dystans między Kasprzakiem a Milikiem się powiększa. Czech rozpoczyna na prowadzenie ostatnie okrążenie. Jakiś kataklizm niesamowity pozbawi go srebrnego medalu. Jeśli nie przytrafi się awaria sprzętu, no to Czesi będą cieszyć się ze srebrnego medalu swojego zawodnika. Przerywający motocykl Krzysztofa Kasprzaka, zrezygnowany Polak wpadnie na metę, ale będzie mógł cieszyć się, będzie mógł odbierać srebrny medal Wacław Milik, a Polak Krzysztof Kasprzak medal brązowy. Wszystko rozstrzygnęło się na starcie. Już po pierwszym łuku Wacław Milik miał na tyle bezpieczną przewagę nad Krzysztofem Kasprzakiem, że Polak raczej większych szans na doścignięcie swego rywala w biegu o srebrny medal nie miał. No tak, tak jak powiedziałeś, wszystko na starcie i nie wiem, czy to motocykl, czy Krzysztof popełnił błędy, bo wychodząc z tego łuku tutaj drugiego pojechał szeroko, wyniosł go pod bandę, no i stracił dużą różnicę, stracił dużą odległość do Milika, no i po prostu no się wydaje, że powinniśmy się cieszyć, że jest medal, że w końcu Polska niemoc tych mistrzostw Europy została przełamana. Nicki Pedersen wreszcie z upragnionym złotym medalem indywidualnych mistrzostw Europy.
Czech Wacław Milik ze srebrnym krążkiem, co jest jego najlepszym osiągnięciem w żużlowej karierze, a to przecież jeszcze młody zawodnik, jak to się mówi, na dorobku, 23-letni. No i Krzysztof Kasprzak po raz pierwszy, reprezentant Polski, stanie na podium Mistrzostw Europy w tym nowym, zreformowanym cyklu, który to cykl datuje się od roku 2013. Już wszystkie wyścigi za nami, my jeszcze oglądamy powtórkę tego biegu o srebrny medal, w którym od początku do końca prym wiódł Wacław Milik. On startował z wewnętrznego pola, skorzystał z dobrodziejstw tego miejsca pod taśmą startową. Po dobrym momencie startowym, po dobrym przejechaniu przy krawężniku pierwszego łuku, miał już bezpieczną przewagę nad Krzysztofem Kasprzakiem. No i spokojnie dowiózł ten triumf do końca, nawet nie bacząc na te problemy sprzętowe, na te kłopoty z przerywającym motocyklem Krzysztofa Kasprzaka. Mieliśmy radość teamu Kubacka. No, jest to wielki sukces, a trzeba dodać, że ten mistrzostwo juniorów też zdobył na torze w Rybniku w 2014. Także widać, że rybnicki tor jest szczęśliwy dla niego i potrafi tutaj się ścigać. No i z polskim speedwayem swoją przygodę rozpoczynał także, reprezentując barwy rowu Rybnik. W roku 2013 zanotował średnią biegopunktową ponad 2,1, co dało mu siódme miejsce w klasyfikacji Polskiej Ligi Żużlowej, ale drugiej. Natomiast rok później, w 2014, był 15. sklasyfikowanym zawodnikiem w NICE Polskiej Lidze Żużlowej. Niki Pedersen gratulujący Wacławowi Milikowi, choć to troszkę odwrotnie powinno być. To srebrny medalista powinien mistrzowi Europy pogratulować, no ale Niki Pedersen, gdy wygrywa, jest wielkim dżentelmenem, więc to on pierwszy wyciągnął rękę do swoich kolegów, którzy za chwileczkę staną obok niego na podium. Wspominaliśmy o tym, że te zawody rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem. Było sporo przerw, najpierw po wypadku Andersa Thomsena, a później po tym, jak zniszczył dmuchaną bandę Grigori Łaguta. Nie ma czasu na to, by pokazać dekoracje. Przepraszamy Państwa za to, a jednocześnie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Piotr Żyto i Jakub Pieczatowski.